Witam Was bardzo serdecznie. Jak dziś donoszą media, polski rząd chce przyspieszyć papierologię, bo brakuje im podobno rąk do pracy. Konserwatywny rząd PiSu wyciupciał obywateli i zagorzałych wyborców, to znaczy wyznawców, w biały dzień, jak chyba nikt nigdy wcześniej. I nawet nie robiłbym tego filmu dzisiaj, gdyby nie opowiadali tego, co opowiadali parę lat temu. Pamiętacie rok 2015? No, wtedy coś tam przed wyborami zaczęli mówić, żeby te wybory wygrać. No to sobie wróćmy do przeszłości. Dokładnie to do września 2015 roku, kiedy prezes tysiąclecia, ten Otkota, wygłaszał to orędzie do narodu, chyba tak zwanego Ciemnogrodu. Posłuchajcie sobie, co on wtedy wygadywał. Podejmowanie tego rodzaju decyzji bez zgody, wyraźnej zgody społeczeństwa, takiej zgody nie ma, jest łamaniem konstytucji, tak, panie pośle, łamaniem konstytucji, łamaniem zasady suwerenności narodu, a także praw obywatelskich. I dlatego nie ma tutaj naszej zgody. Chcę też powiedzieć, że nie chodzi tutaj o przyjęcie tej czy innej liczby cudzoziemców. Niezależnie od tego, jacy to są cudzoziemcy. Chodzi o to, że istnieje poważne niebezpieczeństwo, że zostanie uruchomiony proces, który będzie w wielkim skrócie wyglądał mniej więcej tak. Najpierw liczba cudzoziemców gwałtownie się zwiększa, później nie przestrzegają oni, nie chcą przestrzegać, deklarują, że nie będą przestrzegać naszego prawa, naszych obyczajów, a później albo i równolegle narzucają swoją wrażliwość i swoje wymogi w przestrzeni publicznej w różnych dziedzinach życia. I to w sposób bardzo agresywny i gwałtowny. Czy chcecie Państwo, żeby to pojawiło się także w Polsce? Żebyśmy przestali być gospodarzami we własnym kraju? Czy tego chcecie? Otóż ja chcę jasno powiedzieć, Polacy tego nie chcą i nie chce tego Prawo i Sprawiedliwość. I to było w roku 2015. Dziś mamy rok 2023. I zacznę może od dzisiejszego, właściwie to wczorajszego artykułu na RMF24 pana Michała Dobrołowicza. Zatytułowany: kiedy przyspieszą procedury w sprawie pracowników sezonowych z Azji? Stworzenie polskiego konsulatu w Bangladeszu i więcej pracowników w konsulacie w Indiach. Takie zmiany, jak dowiedział się dziennikarz RMF FM Michał Dobrołowicz, szykuje resort spraw zagranicznych, by przyspieszyć formalności niezbędne do zatrudnienia w Polsce pracowników sezonowych z Azji i z Afryki. Na długie procedury skarżą się m.in. sadownicy i właściciele firm transportowych, którzy szukają z Azji chętnych do pracy. I nie robiłbym, moi drodzy, dzisiaj tego filmu, gdyby nie ta sprawa z 2015 roku, gdzie PiS wygrywa wybory tylko dlatego, że program wyborczy mieli jaki mieli. Jestem święcie przekonany, że gdyby Kaczyński tego nie mówił, to co mówił, to oni nigdy by tych wyborów nie wygrali. Wtedy Polacy im zaufali, oni tam mówili, o jak to źle na Zachodzie, o jak to źle w Niemczech, o jak to źle we Francji, w Szwecji. A okazuje się, że dzisiaj i Szwed, i Niemiec, i Francuz, i Brytyjczyk, dosłownie wszyscy się śmieją z Polski. A wiecie dlaczego? Dlatego, że jak podają media, to Polska jest liderem obecnie. Od kilku lat jest liderem w zatrudnianiu ludzi spoza, zwabianiu, ściąganiu, bo to nie wszyscy pracują, spoza Unii Europejskiej, spoza Europy. I tutaj o to chodzi. Tutaj nie chodzi o to, że nawet ci ludzie przyjeżdżają. Tutaj chodzi o to, że oni w 2015 roku mówili jedno, a później zrobili coś więcej niż nawet platformersi zrobili. Bo przecież oni nawet tego nie zrobili, to co ci tutaj zrobili, no? Przeczytam wam kilka artykułów, żeby potwierdzić to, że oni okłamali wtedy Polaków. Na przykład, posłuchajcie sobie, rynekpracy.org 12 sierpnia 2022 roku. Cudzoziemcy pracujący w Polsce, trzęsienie ziemi w statystykach. W końcu czerwca 2022 roku liczba cudzoziemców,
których zgłoszono do ubezpieczenia emerytalno-rentowego, przekroczyła 1 000 000. Było to 1 025 000, z czego prawie 730 tysięcy stanowili Ukraińcy. To oczywiście rekord. Dowód na to, że nasze miejsca pracy stają się coraz bardziej różnorodne pod względem etnicznym i kulturowym. Co mówią nam dane na temat legalnie pracujących obcokrajowców? To zaskakujące, ale tylko ogólnie, z błędem liczonym w dziesiątkach tysięcy, możemy określić zarówno liczbę obcokrajowców mieszkających w naszym kraju, jak i pracowników z obcymi paszportami zatrudnionych w działających w Polsce firmach. Znamy liczbę przekroczeń granicy przez osoby, które przekroczyły granicę z Rosją, Białorusią czy Ukrainą, ale nie wiemy nawet, ile faktycznie było to osób, czyli oni nawet nie wiedzą, ile było osób. I żeby nie rzucać słów na wiatr, to jest taki plik, można go sobie otworzyć albo pobrać, informacja o zatrudnieniu cudzoziemców w Polsce. Ministerstwa Rozwoju Pracy i Technologii, Departament Rynku Pracy. I posłuchajcie sobie pierwsze zdania. Kilka zdań. Wstęp. Od kilku lat Polska jest liderem w Europie pod względem przyjazdów cudzoziemców w celach wykonywania pracy. Potwierdzają to dane Eurostatu, który na podstawie informacji z krajów członkowskich Unii Europejskiej oraz państw EFTA publikuje informacje na temat wydanych pierwszych zezwoleń pobytowych. Według danych za 2019 rok w państwach Unii Europejskiej wydano 3 miliony pierwszych zezwoleń pobytowych i wiz na okres przekraczający 3 miesiące. A najliczniej do Europy przybywali obywatele Ukrainy spośród 724 tysięcy zezwoleń pobytowych, jakie wydały władze RP, to 625 było zezwoleń na podjęcie pracy. Ale czekajcie, bo to jeszcze nie wszystko. Spokojnie, moi drodzy, spokojnie. 11 października 2021 roku na portalu TVN24, ale również na innych portalach pojawił się taki oto artykuł. W 2020 roku Polska przyjęła najwięcej cudzoziemców spoza Unii Europejskiej spośród wszystkich krajów wspólnoty. Wynika z danych Europejskiego Urzędu Statystycznego Eurostat. Również w roku 2019 nasz kraj był unijnym liderem pod tym względem. W ubiegłym roku nad Wisłą wydano ponad 598 tysięcy tak zwanych pierwszych zezwoleń na pobyt, z czego najwięcej obywatelom Ukrainy. Natomiast kolejny artykuł z 11 sierpnia 2022 roku Forsal.pl. Obcokrajowcy spoza Unii Europejskiej wybierali do pracy najczęściej Polskę. W 2021 liczba tzw. pierwszych zezwoleń na pobyt w krajach Unii Europejskiej wygrywają te zawody Polacy. I kolejny portal 300gospodarka.pl. Z 11 stycznia 2021 roku liczba cudzoziemców pracujących w Polsce rekordowo wysoka na koniec 2020 roku. I tutaj nawet podali sobie taką ładną tabelkę, co, jak, gdzie i dlaczego. Gruzini, Białorusini, Ukraińcy, czyli wszystko ładnie, ładne statystyki, wszystko podane. Portal turystyczny 13 listopada 2019 roku. Na potencjał polskiej gospodarki w ostatnich latach pozytywnie oddziaływał napływ na krajowy rynek pracy imigrantów. Jednocześnie następuje systematyczny wzrost ich produktywności. I tutaj jest tabelka. I ta tabelka pokazuje, jak zmieniał się nasz kraj pod względem rąk do pracy. Czyli tak, 2013 rok, 2019, ale w 2021, 2022 i 2020 było jeszcze więcej, bo to cały czas idzie w górę. Jak ja sobie wspomnę słowa Kaczyńskiego z 2015 roku, to może to nie był on, to może to był ktoś inny w sumie, no bo jak przecież on mówił jedno, a zrobiłby tak, to niemożliwe, to nie może być prawda, przecież oni by nigdy czegoś takiego nie zrobili, jak to możliwe? To jest niemożliwe. A jeszcze dokończę wam ten artykuł wczorajszy, ten najświeższy z RMF FM. Jak ustalił nasz dziennikarz, czyli ten RMF FM, procedury przyspieszą najwcześniej dopiero pod koniec roku. Konsulat, a może nawet ambasada w Bangladeszu mogą zacząć działać późną jesienią. Także wtedy dodatkowych 5 pracowników może rozpocząć pracę w konsulacie w Indiach. Obecnie jest ich 15. Dzięki zmianom przyspieszyć ma przede wszystkim wydawanie wiz. Wcześniej liczyliśmy na wsparcie ze strony Ukrainy, Białorusi i Mołdawii. Sytuacja, która ma miejsce na terenie Ukrainy, spowodowała, że nie możemy ich poważnie brać pod uwagę w naszych planach. Oczywiście
Nie z powodu braku ich chęci, tylko dlatego, że wielu mężczyzn, którzy pracowali fizycznie w polskich sadach, wyjechało. Powiedział pan Andrzej Janasiak, właściciel firmy, która szuka do zbiorów owoców i warzyw na południu Mazowsza. Ale jak to? Przecież kurczę co... Ale jak? No przecież są młodzi mężczyźni, którzy chodzą po ulicach. Kto wyjechał? Gdzie wyjechał? Co to? Gdzie? Kto wyjechał? Komu wyjechał? A poza tym, gdybyście wy... Ale wy i tak macie teraz problem, sadownicy. Wy macie przerypane, dlatego że oni was zaleją zagranicznymi jabłkami i truskawkami, malinami. Więc pan nawet nie będzie potrzebował rąk do pracy, bo panu to wszystko zgnije. Bo gdyby pan parę lat temu zapłacił godziwe pieniążki jakiemuś tam panu z tej samej wioseczki, to mógłby tam u pana pracować. Nie miałby pan teraz problemu. Ale wiecie, jaka jest polska mentalność? Polska mentalność jest taka, tych wszystkich Januszy biznesu, że oni nie dadzą komuś godnie zarobić, bo oni liczą, że przyjedzie do nich ktoś, kto będzie pracował za miskę ryżu. To jest ta mentalność. Oni nie dadzą komuś tutaj, sąsiadowi, zarobić 30 zł, 40, bo oni komuś nawet daliby 2 zł, gdyby mogli. Wiecie, o co chodzi. Wiecie, o co chodzi. Byle jak najtaniej, byle złapać osobę, która będzie jak najtaniej pracować. Jak najtaniej. Za miskę ryżu. I to jest ten problem. To jest ten problem. W ubiegłym tygodniu podpisane zostały 2 umowy, jak podaje RMF FM, na nowe centra wizowe w Łodzi i w Kielcach. Dzięki nim przyspieszyć ma tłumaczenie dokumentów niezbędnych do wydawania wiz pracownikom z dalekich krajów. Nowe placówki mają działać od czerwca. Jak wyglądają statystyki? Tylko na Mazowszu od początku roku zezwolenie na pracę dostało prawie 800 osób, tutaj podając z Afryki, ponad 16 tysięcy osób z Azji, najczęściej z Turcji, Indii, Uzbekistanu, Nepalu i Filipin. W 2022 roku wojewoda mazowiecki wydał prawie 2700 zezwoleń na pracę dla obywateli państw innych, tych takich z innych kontynentów. Wiecie, Polacy wyjeżdżają gdzieś za granicę, żeby zbierać jakieś warzywa, owoce, cokolwiek, bo tutaj nigdy by im nikt normalnie nie zapłacił, bo ten sadownik nigdy by im nie dał godziwych pieniędzy, bo oni wolą zatrudnić kogoś, komu zapłacą mniej. To nie jest tak, że Polacy są leniwi, absolutnie nie. To teraz już tak się zaczęło dziać, że no takiej pracy nie podejmie, takiej też nie, ale z drugiej strony to ja się nie dziwię. Dlaczego ja mam się dziwić komuś? Dlaczego ma Polak w Polsce zarabiać 2400? Dlaczego? To jest oczywiste, że on chce zarabiać więcej, bo on jest u siebie, to chce zarabiać więcej. Szwajcar u siebie chce zarabiać więcej, Niemiec u siebie, Francuz u siebie, Holender. To jest normalne. Więc gdyby w Polsce ci pracodawcy godziwie płacili normalnie, to nikt by nie wyjeżdżał i mielibyście ręce do pracy, ale nie, bo wy wolicie zapłacić 2 zł za godzinę. No to później będziecie mieć to, co będziecie mieć. Już latem, już teraz się zaczęło ze zbożem, spokojnie, będą jeszcze zbiory warzyw i owoców, to dopiero zobaczycie, jak was rząd wydymał, brzydko mówiąc, a obywateli wydymał jeszcze bardziej, bo w 2015 roku mówili jedno, a teraz się okazuje, że nie dość, że jest to, co jest na polskim rynku pracy, tak w cudzysłowie oczywiście, to im jeszcze mało, oni chcą jeszcze więcej. No to zobaczymy. Może teraz też sobie zastosujecie ten sam program wyborczy, który był w 2015 roku, ale nie, bo po co? Przecież oni już teraz mają nowych wyborców, takich, którzy jeszcze nie pamiętają. Ale jak sobie przypomną, to może zmienią zdanie. Pozdrawiam, trzymajcie się bardzo cieplutko. No zobaczycie, co to będzie. No i widzicie teraz, jak nas oszukują, jak obiecują przed wyborami. To jest wszystko paranoja. To jest paranoja, pomieszanie z poplątaniem. Ludzie mają krótką pamięć i szybko wybaczają, co jest bardzo złe, bo trzeba pamiętać. Ktoś pamiętliwy, oczywiście nie mściwy, tylko ktoś, kto ma dobre serce i chce dobrze, ale musi pamiętać i musi wypominać. Więc ja dzisiaj chciałbym panu Kaczyńskiemu spojrzeć prosto w oczy albo ktoś z obywateli i zapytać: panie Kaczyński, pan we wrześniu 2015 roku i to całą kampanię wyborczą przecież, bo to chyba cały rok tam trwało. Ja nie wiem, bo się nie interesowałem wtedy w ogóle polityką i pamiętam, jak Duda został prezydentem, to nawet nie wiedziałem, kto to jest. Ktoś mi powiedział, że Andrzej Duda prezydentem. Mówię, kto to? Ja się nie interesowałem, więc teraz się interesuję i mam prawo zapytać i powiedzieć to, co myślę.
to zamknięte jest, tak, tam przychodzi. No bo w tej chwili jest około 20. Tak. No tam się inaczej, tam się podobno wyjaśni za jakiś czas. Tą czy tamtą. Polityczne przypychanki. O, powiem tak dramatycznie. Ale momencik, ktoś tak działa. Wszędzie pan nagrywał pod tym pałacem prezydenckim? No też. To ja bym chętnie się wiedział, co mnie spotkało z najbardziej zaufanym doradcą pana prezydenta, panią Zofią Romaneską. I to w ostatnich dniach. Tak? Tak, tak. Ja chętnie to publicznie, jak mi pomoże. Za czwartym razem zaprosiła jakąś koleżankę, która prawdopodobnie miała być sędziną. Obie mnie próbowały przekonać jednak, że jak sąd tak orzekł, że 32 to jest mniej jak 30, to ja mam się... Aha. Tak. Im obydwą powiedziałem, że jesteście współczesne Tadeuszki. Tak. Że pan tego dnia do nich pismo od obydwu napisałem. Jakich ma pan prezydent doradców? Tak. Nie wiedziałem. No to, ja, tam jak tylko z jednego stołka zejdzie, to na drugi wchodzi, tak pojawia, także... Tak sporadycznie, tak się ale uaktywnia się i pana znika. Ja jak... Byliśmy oboje, proszę pana, jak nie pokazałem dokument, bo ja ich znałem jeszcze z tych lat opozycyjnych. I się znałem i on. Niebawem rozpoczynamy. Pokazałem dokument, to oj panu to trzeba pomóc, bo myśmy razem walczyli. Proszę pana, tak mi pomogło. Ignorowany, że chce walczyć, poniżony. Szanowni Państwo, prosimy tutaj troszeczkę bliżej do kolumny wygląda. Proszę, żebyśmy się tutaj przyłączyli. Wszystkie które biorą udział w manifestacji. Szanowni zgromadzeni, uroczyście otwieram zgromadzenie. Bardzo proszę o krotę. Będzie każdy próg, a
Przekazać, powiedzieć coś od siebie. Bardzo proszę tutaj do mnie, żeby podchodziły później i będziemy udostępniać mikrofon. Bardzo też prosimy, aby wszystkie te informacje, które będą odczytywane, czy też będą mówione, bardzo prosimy, aby bez żadnych uniesień, aby było zachowany spokój i w miarę rozsądku, żeby policja tutaj nie musiała informować. Także bardzo prosimy nie rozmawiać krótko na temat. Cieszę się wszyscy Państwo, mamy informację, że są tutaj z różnych części Polski, nawet z zagranicy. Także bardzo się cieszę. Anglia, Austria, Islandia, proszę bardzo. Także cieszę się bardzo, że tutaj Państwo przybyliście do nas na tą manifestację. Pozwólcie Państwo, że w tej chwili oddam głos panu prezydentowi Janowi Zbigniewowi. Polskie. Bo proszę pamiętać, że w Polsce nigdy nie było żadnego polskiego rządu po 1945 roku. Nie było i nie będzie, bo nie może być. To wynika z ustaleń w Magdalence. Film, który był tak umieszczony i opublikowany przeze mnie, został całkowicie zdjęty. Prawdopodobnie puszczę go jeszcze raz. Będzie on na YouTube. Pochodzi w tamtym czasie czołowych przywódców tych, którzy ukradli Solidarność. To nie Solidarności, bo pierwsze osoby, które założyły Solidarność, zostały szybko wyeliminowane. No i wiadomo, co później się stało. Dlatego też ten stół okrągły, który był, zdecydowano, że raz my rządzimy, raz wy rządzicie. Chcę przypomnieć, że w polskim Sejmie nie może być więcej jak tylko 3% posłów, ale to jeszcze pochodzenia jezycznego.
Tak? Zgadza. Proszę Państwa, jest dzisiaj znacznie gorzej, ale nie chcę ja o tym zawsze mówić. Tutaj jest Pani Elżbieta, dyrektor Biura Państwowego II Rzeczypospolitej Polskiej z Pszczyny. Pani Elżbieta parę spraw Państwu odczyta, żeby to było wszystko wiadome, ponieważ, no cóż, ja zawsze mówię, ale zmieniliśmy taktykę i teraz chcemy, żeby również inne osoby pogadały. Będzie też szef Biura Państwowego z Mławy, będzie też wystąpienie miał górnik, który powie odnośnie górnictwa, co się wydarzyło w ostatnim czasie. Proszę Państwa, każdy może pójść i powiedzieć, co tylko uważa, ponieważ my jesteśmy narodem polskim. Narodem polskim. I tutaj jest Polska i tylko Polska. Wiele przestępstw, które dokonywały w Polsce, to nie Polacy robią dwujęzyczne narodowości. I panu Jackowi nie chcę ich pozdrawiać, ponieważ... Brawo! Wy sobie tam stoicie i się śmiejecie jak chcecie. Wy reprezentujecie nasz kraj. Brawo! Prezentację to ja podziękuję. Dlaczego prowadzę te słowa, bo aktualnie... Dziękuję. Brawo za... Bardzo prezydenta Mościckiego. Jeden lat na działalność Piłsudskiego dla Polski musiałem dojść do przekonania, że takiej postaci Polska jeszcze nie miała. Bo nastawienie psychiczne sięgało w daleką przyszłość narodu do czasu, kiedy on sam już nie będzie mógł brać udziału w pracy i nie będzie mógł dojść wyników swojego trudu. Były to potężne uczucia, które można porównać tylko z uczuciem matki. Matka, kochająca nad życie swe dzieci, troszczy się nie tylko o ich przyszłość, ale i troska sięga jeszcze do dalszych dla przyszłości Polski swoim honorem wobec historii. O tym honorze wobec historii niech pamiętają w przyszłości wszyscy polscy mężowieżami, gdy wskutek jakichkolwiek podrażnień zacznie ich opanowywać niezdrowa ambicja osobista i autosubiekcja, mącąca obiektywność ich myślenia. Największe jednak ukochanie marszałka, któremu nie poświęcił trudu i wysiłku, było wojsko polskie, najpierw walki o niepodległość, a następnie jako najważniejszy czynnik utrzymania niepodległości, którym zabezpieczając kraj przed niepokojeniem z zewnątrz, umożliwia ewolucyjną pracę nad jego umacnianiem i rozwojem. Zmagania się legionów i polskiej organizacji wojskowej, a po święcie boje Wojska Polskiego
tworzyły wspaniałe tradycje dzieci pułków Armii Polskiej, które w roku nabywającym zastępom młodzieży spajają najświetniejsze uczucia gości i honoru oraz gotowości poniesienia wszelkich ofiar życia obrony. Pomocy swoich najbliższych podatowników do uchwalenia kwietniowej konstytucji, która ostatecznie ustala i harmonizuje działalność wszystkich władz państwa i wytycza wyraźną drogę do dalszego jego rozwoju. Ostatnią uchwałą stworzył nam wielką tradycję, która przez setki lat będzie podtrzymywała nam naród na szlachetniejszych uczuciach dla państwa. Niech więc z pokolenia na pokolenie kandydatowy prezydent Rzeczypospolitej co roku w imieniu Józefa Piłsudskiego przypomina narodowi jego trudy, jego intencje i wytyczne. Marszałka Józefa Piłsudskiego, obchodzonym uroczyście w całym kraju, pan prezydent Rzeczypospolitej wygłosił rocznym zwyczajem przemówienie przez radio. Ten wielki i najbardziej niepodległy, jakiego wydało pokolenie Polski w zaborach, stawił już przed wielu laty głęboki dylemat. Przed Polską mówił on. To jest pytanie, czy ma być państwem błogosławionym, wielkimi potęgami świata, czy ma być państwem małym, potrzebującym opieki możnych. Zadanie pierwsze wymaga wytrwałej pracy całych pokoleń. Zadanie drugie, zadanie samodzielności myślenia politycznego i liczenia w trudnościach na własne siły, a przede wszystkim patrzenia na nakazy godności i honoru narodowego, stało się niezmiennym fundamentem polskiej polityki. Nie wiążemy naszej przyszłości i naszego losu z niczyją opieką. Wiedząc, że wolność jest produktem ciągłej ofiarnej walki własnego tylko narodu. 20 lat temu powiedział Józef Piłsudski w Lublinie. Wskrzesić Polskę i tak ją postawić w sile i mocy, potędze ducha i wielkiej kultury musimy, aby się mogła ostać w tych wielkich, być może, przewrotach, które ludzkość czekają. Informacja organizacyjna po wszelkich przemówieniach. Będziemy przechodzili pod Pałac Prezydencki. Udostępniono nam ten pas ruchu, będziemy się poruszyć i bezpieczeństwo. W tej chwili bardzo proszę pana Piotra Surbaka o odczytanie przemówienia. Dzień dobry państwu, nazywam się Piotr Surbak i chciałem się odnieść do wydarzeń, które powinny mieć w Polsce miejsca, czyli bezprawne nadanie orderu Orła Białego dla pana Dołyńskiego, który nie ma z Polską i nie miał nigdy nic wspólnego i miał nie będzie. Dlatego, że ten pan to można powiedzieć jest bardziej wrogiem Polski i chce wciągnąć Polskę w wojnę, która nie jest nasza. Całe NATO nie daje Rosji rady, a oni myślą, że samodzielnie z panem Morawieckim do spółki i z panem Dudą coś tutaj wskurają. No niestety nie wskurają i dlatego chciałbym państwu odczytać tutaj przemówienie, które sobie przygotowałem. To jest tak, że w dniu 5 kwietnia 2023 roku po godzinie 11 rozpoczęło się spotkanie w Pałacu Prezydenckim bezprawniego okupującego potomka ukraińskiego oficera UPA Michała Iwanowicz Gromenko, pseudonim
Romenko, Arona Feigenbauma, pseudonimie Andrzej Duda, z ukraińskim sportsmenem z Izraela, reprezentującego w sposób destrukcyjny interesy narodu ukraińskiego, którego celem było wbrew tradycji historii oraz narodowi polskiemu w sposób łajdacki nadanie orderu białego Wołodymirowi Zełenskiemu. Ten haniebny czyn w całości dyskredytował przedstawiciela obecnej formacji PiS, mającej pazerne parcie na władzę celem i kosztem narodu polskiego oraz narodowego drenowania polskiego budżetu narodowego na prywatne słomiane inwestycje. PSL celem zabezpieczenia sobie nie do końca zgodnie z prawem przewagi w nadchodzących wyborach parlamentarnych, zapewne po szczegółowych ustaleniach na linii Zełenski władze partii. Najwidoczniej przeprowadzone rozmowy zaowocowały pozytywnym skutkiem do takiego stopnia, że te dokonane czyny przełożyły się na zakwalifikowanie na okoliczność nadania wyżej wymienionego orderu Ordra Białego Wołodymirowi Zełenskiemu. Decyzja podjęta bez konsultacji z narodem dyskwalifikuje pana Arona Feigenbauma vel Andrzej Duda do dalszego sprawowania nienależnego mu od samego początku piastowania urzędu prezydenta Polski. Tym samym jako suweren narodu polskiego, II Rzeczypospolitej Polskiej, a także w imieniu legalnego, konstytucyjnego i tytularnego prezydenta II Rzeczypospolitej Polskiej, pana Jana Zbigniewa Potockiego, przyłączam się do wezwania opuszczenia bezprawnie zajmującego Pałac Prezydencki oraz Belwederu Andrzeja Dudy, a zdelegalizowaną dekretem prezydenta II Rzeczypospolitej Polskiej Jana Zbigniewa Potockiego 14 stycznia przestępczą grupę partii PiS do natychmiastowej dymisji tego obecnego nierządu, będącymi spadkobiercami komunistycznego rządu lubelskiego z 1944 roku. Tak więc, szanowni państwo, pan Andrzej Duda nie był prezydentem, nie jest prezydentem, to są potwierdzone fakty przez Sąd Najwyższy przez Unię Europejską NATO i on po prostu w sposób bezprawny zajmuje mu nienależne stanowisko, siaduje bezprawnie w Pałacu Prezydenckim, który bezsprzecznie należy się dla legalnego prezydenta Polski, pana Jana Zbigniewa Potockiego. Także panie Duda, pan pakuje plecak i pan idzie sobie gdziekolwiek z dala od narodu polskiego i z dala od Pałacu Prezydenckiego. Dziękuję bardzo. Szanowni państwo, bardzo dziękuję panu Piotrowi za przeczytanie i przekazanie informacji. W kwestii uzupełnienia chciałbym państwu jeszcze powiedzieć to, co powiedział pan Piotr odnośnie pazerności. Jeśli ktoś narzeka na drożyznę w Polsce, to w tym roku, 2023, dojdą jeszcze opłaty. Jest ich około 40 kilka. Podatek bankowy, czyli od kredytów, danina solidarnościowa, opłata emisyjna od paliw, opłata przejściowa, opłata mocowa za prąd, podatek galeryjny, początkowo od galerii handlowych i biurowców, opłata za wpis do rejestru, PDO, opłata recyklingowa, podwyższenie, rozszerzenie zakresu obowiązywania opłaty recyklingowej, opłata denna od przystani, opłata wodna, podwyżka VAT na wiele produktów spożywczych. To już się dzieje, szanowni państwo. Utrzymywanie wyższych stawek
do 8,23% od 31 grudnia 2018 roku to ma już miejsce, a następnie na czas nieokreślony. Podwyżka podatku akcyzyjnego 10% na alkohole, na wyroby tytoniowe, na e-papierosy, podwyżka opłat za wywóz śmieci, zamrożenie programu PIT, progów PIT, likwidacja liniowego PIT-u dla przedsiębiorców, których dochody roczne przekraczają 1 milion złotych. Obniżenie do zera kwoty wolnej od podatku od wszystkich zarobków. Szanowni Państwo, także widzicie, tych podatków jest bardzo dużo, ponad 47 opłat. Wszystko to, co rząd w tej chwili przewidział w programie, po to tylko, aby nas Polaków dobić. Bardzo dużo ludzi w tej chwili dzwoni do nas do kancelarii, żaląc się, jak bardzo duże opłaty są w tej chwili w Polsce. Także, Szanowni Państwo, ja bardzo jeszcze poproszę tutaj do udzielenia głosu Pana Piotra. Przyjechał do nas z Śląska. Jest tutaj gdzieś tutaj? Jak nie ma, to ja mogę powiedzieć. Witam. Po co nam granica? Jak my jesteśmy wolnym narodem. Polski naród jest ósmym, a zarazem pierwszym. Ojczyzna tu zgadza na życie. Wyrazili modlitwy. Dziękujemy bardzo. Dziękujemy. Wszystko to, co Pan mówi, to jest prawda. Polski naród jest ósmym, a zarazem pierwszym stronem świata. Dlaczego? Bo po tych cywilizacjach zostały tylko pomniki, a polski naród jest ósmym, a pierwszym jeszcze dlatego. Szanowni Państwo, poprosimy. Dziękujemy Panu bardzo serdecznie. Panie Piotrze, bardzo proszę o zabranie głosu. Dzień dobry Państwu. Ja chciałem, a to mówię, jestem górnikiem. I chciałem tylko tutaj powiedzieć, że Kancelaria Prezydenta oraz ja osobiście zaprosiłem wszystkich związkowców, wszystkich przewodniczących do udziału w tej manifestacji. Nikt oczywiście nie przybył. Miejmy nadzieję, że się obudzą. Wygląda to tak, że 2 dni temu był Pan Stasi, zebrał wszystkich przewodniczących, panowie, tak że żartuję. Dał im bilety do cyrku, ale mi się wydaje, że na arenę, bo wszyscy to nazywają pogrącą górników. I panowie nie przyjechali, widocznie coś im się tam na dole porobiło i się boją. Więc z tego do powiedzenia jest mi wielki wstyd zabrać górniczą, która nie wsparła prezydenta. No i cóż o tym chcę powiedzieć. Tylko tak dalej Polska upadnie, regulowictwo, to bo na to panowie pozwalają. Dziękuję bardzo. Proszę Państwa, no to ciekawiej i szerej. Chociaż Polska nawet z każdą chorą, tylko i właśnie nadają się na to konsumpcji. Nie poza carę. Ale zobaczcie Państwo, młodzież Polska jednak jest. I młodzież Polska będzie Polaka polską młodzieżą. Nie będzie żadną inną. I tak powinno być. Bo Polska jest dla Polaków. A młodzież to jest świat przyszłości narodu polskiego. Bardzo dziękujemy serdecznie Panu Prezydentowi. Szanowni Państwo, czy ktoś chciałby z Państwem? Bardzo proszę. Pokój i dobro. Jan jest. Szanowni Państwo, ja jestem człowiekiem. Człowiek ma swoją godność. Moja godność ludowi. Pokój ludziom. Mamy dwie rzeczywistości.
albo dwie tożsamości. Mamy realne państwo polskie, mamy wspaniałego człowieka. Mamy prezydenta II Rzeczypospolitej Polskiej, a w zasadzie prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej. Bo nie ma uprawnionych nazw pierwsza, druga czy trzecia Rzeczypospolita. I tym prezydentem powrócę jest człowiek Jan Zbigniew. Dziękujemy prezydencie za to, że jesteś z nami. Za to, że oddajesz całe swoje siły, energię, poświęcasz życie, zdrowie, ofiarując się narodowi. Przykre niezmiernie, że naród jest ślepy, głuchy i sam sobie nie chce pomóc. Mamy teraz taką sytuację, że naród, który może być wspaniałym, silnym, wolnym narodem, wprost bije się o niewolnictwo, walczy czy na ochotnika, zgłasza się na niewolnika. To jest tragedia tego narodu. Mój przedmówca Piotr ze Śląska wspomniał takie słowo cyrk. Rzeczywiście jesteśmy w cyrku. Jesteśmy w matrixie. Mamy dwie możliwości. Możemy jako niewolnicy w tym cyrku, jako wolni ludzie, utożsamiać się z osobą fizyczną, grać rolę, tak jak tutaj ci, jak do nieba nieświadomi, obywatele, funkcjonariusze, nieświadomie grają rolę w cyrku, nawet nie wiedząc, gdzie są. To nie jest rzeczywistość, to nie jest państwo polskie. Piotr Durbak oczywiście słusznie zauważył, ma rację pełną. Andrzej Duda pewnie, że nie jest prezydentem Polski. On jest takim prezydentem Polski, jak prezydent Toyota Motor Poland jest prezydentem Toyota Motor Poland. To jest szef korporacji. I polecam wszystkim zadać sobie pytanie, czy ma być tak, jak wynika z konstytucji naszej prawdziwej, rzeczywistej. I to nie jest czas 52 roku, ani z 35 roku. Czy właścicielem naszego państwa, naszego kraju, o nazwie Rzeczypospolita Polska, ma być naród polski? Czy mają być gady żmijowe? I tymi gadami to nie są ci, którzy są w tych budynkach pochowani. Są właściciele korporacji Republic of Poland. My oczywiście bliżej nie znamy. Ale to wszystko nie wynika nawet z istniejszego prawa, które nam podają. Polecam bardzo wszystkim obywatelom, obywatelom, policjantom, uwaga, co to znaczy obywatel, poddany, niewolnik, ktoś, kto się wyrywa ze wszystkiego, który oddał cały swój majątek innym, tylko po to, żeby być niewolnikiem. Ale przypominam, bo w sumie to się cieszę, że policja nas chroni, że jest z nami i że w tej chwili policję mogę edukować. Szanowni, bracia nasi nieświadomi, przypomnijcie sobie rotę ślubowania, a jedynym waszym obowiązkiem jest chronić człowieka i opiekować się jego mieniem. Tam jest też napisane, że wy jesteście świadomi, że znacie prawo i będziecie tego prawa przestrzegać. Zachęcam zapoznać się z ustawą o policji. Tam artykuł 57
mówi o tym, że należy się legitymować, że macie dostęp tylko i wyłącznie do osób. My nie gramy roli osób fizycznych, a jakichkolwiek innych osób, fikcji prawnych, matrixów, osób opornych. My jesteśmy rzeczywiści. Kochani, polecam wszystkim, że dalej wrócę do policjantów. Zapoznajmy się z prawem Matrixu. Oni wszyscy, którzy grają rolę w tym teatrze, zobowiązali się przestrzegać tego prawa. Czytajmy to prawo i wymuszajmy na nich, by go przestrzegali. Jeżeli oni tego nie przestrzegają, to podpadają pod władzę. A oni nam pokazują, kim są. Proszę zwrócić uwagę. Te niebieskie światła migające na tych wozach funkcjonariuszy policji. To są znaki dla nas, że to są dla nas obcy. My jesteśmy tutaj ludem rdzennym. Tablice, kilkanaście, kilkadziesiąt czy setka to jest jedną z ministerstw. Tablice, oni nam przedstawiają, że to jest siedziba obcych. My jesteśmy ludem rdzennym. My jesteśmy stąd. Nie możemy pozwolić na to, żeby obcy w naszym domu ustanawiali swoje prawa. To jest anormalność. I nigdy nie będzie dobrze w Polsce, jeżeli ojciec nie będzie dbał o swoją rodzinę. Jeżeli my, Polacy, nie zadbamy o nasze jutro, o nasze dzisiaj, jeżeli my nie będziemy kochać naszych dzieci, wnuków, to czy ci, którzy sami reklamują się, że to są obcy, czy oni zadbają o nas? Na pewno nie. To jest oczywiste, że obcy dbają o własne interesy. Tyle. Może jeszcze jakaś inna myśl przyjdzie do głowy. Dziękuję bardzo. Wszystko bezprawnie, dlatego to, co się dzieje od 1900,
co tu się obecnie dzieje w związku z tą Ukrainą i tym wszystkim, to już było podpisane w 2017 roku, że będziemy oddawali broń, będziemy rozdajani. To naprawdę to tylko jest realizacja tej ustawy, tego planu. No nie dziwmy się, że teraz Ukraińcy rządzą u nas, mają większe prawa niż my, bo mają swojego przywódcę u naszych władzy. Dziękujemy bardzo, pani dyrektor Urzędu Pszczyny. Szanowni Państwo, może nawiązanie tylko do tego, co powiedziała przed chwileczką pani Elżbieta. Ja Państwu tylko odczytam materiał. Wprowadzenie podatków dla korporacji finansowej z trzeciej RP przez suwerenną drugiej RP jest nielegalne. Dlaczego? Skoro Polska jest... Przepraszam, skoro Polska jest zarejestrowana w Nowym Jorku jako korporacja bez wiedzy Polaków, to nie obowiązuje nas Polaków w przeciwieństwie do kontroli, który służy, korporacjom i jest de facto wybierany przez korporację jako korporacyjny biznes dla zarów. Nie mój rząd i nie moje ich nakazy i zakazy. Na podstawie artykułów 42, 43, 46 oraz 54 konwencji haskiej z 1907 roku, mówiącej o opłaceniu danin, podatków, kontrybucji i tak dalej, przez na nieusuwalność aktów prawnych, legalnych, władz państwowych, wydawanych przez zarządzenia i rozporządzenia władz okupacyjnych, a po drugie, co jest z tym związane, niezmienność ustalonych przez legalne Panie pośle, tutaj pytanie padło. Dlaczego zlikwidowano kopalnię Krupiński? Łukasz Dudek, redakcja Tarnogórski Info. Dlaczego rząd Prawa i Sprawiedliwości zlikwidował bezmetanową kopalnię Makoszowy? Pan minister Wesoły. Szanowni Państwo, ja myślę, że ta sprawa już była wielokrotnie wyjaśniana. Kopalnia Makoszowy, myśmy w 2015 roku, kiedy przyszliśmy do rządów, podnosiliśmy górnictwo zasadniczo z całkowitego upadku. I proszę zauważyć, że bardzo ogromnym wysiłkiem rządu udało się to górnictwo postawić na nogi. Dzięki temu dzisiaj, kiedy przyszły na nas te kryzysy, dzięki tym działaniom wtedy rozsądnym, odwracającym proces degradacji, likwidacji polskiego górnictwa przez Platformę Obywatelską. Dzięki temu, żeśmy wtedy zrobili takie, a nie inne ruchy, dzisiaj jesteśmy bezpieczni energetycznie i dzisiaj w trudnym dialogu z Unią Europejską stawiamy też twarde warunki tego, że musimy mieć węgiel do tego czasu, aż się nie przetransformujemy. A odpowiadając rzeczowo na Pana pytanie, kopalnia Makoszowy była już w tej chwili, w tym czasie, kiedy myśmy przyszli w 2015 roku, praktycznie przekazana do SRK i po bardzo głębokich analizach, to była jedyna kopalnia, której nie dało się finansowo, ekonomicznie wtedy uratować. I nie była to wina Prawa i Sprawiedliwości, a głęboko zaawansowany proces działań Platformy Obywatelskiej w kierunku likwidacji tej kopalni. I tego procesu już wtedy nie dało się po prostu odwrócić. To innego pani premier Szydło mówiła. Leży po stronie Platformy Obywatelskiej. Wina leży po stronie Platformy Obywatelskiej. Coś się panu wiceministrowi pomyliło. Posłuchajmy, co mówiła Beata Szydło przed wyborami w 2015 roku. Tutaj na Makoszowach przygotowano plan. Przygotowano plan zmian, które mogą doprowadzić do tego, że kopalnia Makoszowy będzie przynosiła zyski. I nie była to wina Prawa i Sprawiedliwości, a głęboko zaawansowany proces działań Platformy Obywatelskiej. W 2015 roku PiS wygrywa wybory. W 2017 roku kopalnia Makoszowy zostaje postawiona w stan likwidacji. Także wina absolutnie leży po stronie Platformy Obywatelskiej. Zresztą całe górnictwo zostało położone na upadki. Tak jak powiedziałem, 90% wtedy kopalni na Śląsku
które były praktycznie zagrożone upadkiem, upadłością, udało nam się uratować. Dziękuję, panie ministrze. Dwa ostatnie pytania, proszę. Barbara Oksińska, Business Insider. Ja chciałam zapytać, panie premierze, rok temu zapowiadał pan duże inwestycje w górnictwie, które pozwolą szybko zwiększyć wydobycie. Dane za styczeń, luty pokazują, że duży spadek produkcji węgla z polskich kopań. Co poszło nie tak? I od razu zapytam jeszcze o NABE. Jaki jest aktualny harmonogram? Co się dzieje w tym procesie? Panie redaktorze, szanowni państwo, ta zapowiedź inwestycji jest cały czas aktualna. Tym niemniej muszę dodać, że aby robić inwestycje, trzeba mieć pewność otoczenia prawnego w tym zakresie. Dlatego ten okres ostatnich miesięcy to był okres bardzo intensywnej pracy nad zmianą dokumentu, który może być podstawą do tych inwestycji, jest podstawą do tych inwestycji. No to PiS ją zamknął. Jest tam 170 milionów ton złóż. Doktor inżynier Jerzy Markowski. Panie ministrze, dlaczego zlikwidowano kopalnię Krupiński? Panie ministrze, dlaczego zlikwidowano kopalnię Krupiński? Panie redaktorze, a ja wykonuję swoją pracę tak samo jak wy. Zapraszam na wystawę Górnicy 2015. Zobaczy pan tam Platformę Obywatelską w swoich decyzjach. Się pytam o kopalnię Krupiński i o kopalnię Makoszowy, która została zlikwidowana przez Prawo i Sprawiedliwość. Przez Zjednoczoną Prawicę, która miała bronić polskiego węgla, śląskiego, naszego czarnego złota. Ja chcę po prostu pytanie... Nie dostałem odpowiedzi. To był... 2015 to jest dla pana ważny termin. A proszę nie przerwać. Proszę zobaczyć, jak tam wyglądały rządy Platformy. Ale co pan robi? Ja wiem, jak wyglądały rządy Platformy Obywatelskiej. Było jeszcze gorzej jak teraz. Jest lepiej. Jest Jaszczycka Spółka Węglowa, jest PGG. Jedno pytanie. Mamy 2023 rok. Ile miliardów planujecie przeznaczyć na górnictwo w tym roku? Ile miliardów planujecie przeznaczyć na górnictwo w 2023 roku? Panie ministrze, dlaczego pan ucieka? Panie ministrze, ile planujecie przeznaczyć miliardów w 2023 roku na polskie górnictwo? Panie pośle. Panie pośle, tutaj pytanie padło. Dlaczego pan nie chce odpowiedzieć na pytanie? Dziwna sytuacja. Panie pośle. Inwestycje w 2023 będą jakieś? Proste pytanie padło. Dobra. Rozmawiamy z doktorem inżynierem Jerzym Markowskim, byłym wiceministrem gospodarki. Jesteśmy przed kopalnią Makoszowy w Zabrzu. Proszę powiedzieć, co tu się aktualnie dzieje? No, trwa proces likwidacji, fizycznej likwidacji kopalni Makoszowy. Kopalni, która została postawiona w stan likwidacji w dniu 31 marca 2017 roku decyzją ministra energii. W tej chwili, jak widać i słychać, za nami dzieje się demontaż urządzeń i obiektów na powierzchni. Zlikwidowane są obiekty zakładu przeróbki mechanicznej węgla. Wcześniej została zlikwidowana wieża szybu wydobywczego. No, znika to wszystko, został jeden, jak na razie za nami widoczny szyb, który będzie służył do zamknięcia ostatecznego wyrobisk pod ziemią i odwadniania tej części kopalni. Proszę powiedzieć, dlaczego tak się dzieje? Nie potrafię tego wytłumaczyć, bo jesteśmy w sytuacji absolutnego głodu węgla, tym bardziej, że kopalnia Makoszowy była kopalnią, która miała dwie cechy charakterystyczne i to takie wyróżniające ją w polskim górnictwie. Po pierwsze, kopalnia Makoszowy była kopalnią bezmetanową. To jest bardzo ważne w Polsce, gdzie właściwie 90% wydobycia pochodzi z kopalń metanowych.
a jak uczy doświadczenie kopalni Pniówek i Zofiówka z roku bieżącego, no 24 osoby zginęły od metanu, więc trzeba szanować kopalnię tam, gdzie jest węgiel, a nie ma metanu, więc na Makoszowach tak było. Druga cecha bardzo charakterystyczna to to, że węgiel na kopalni Makoszowej był węglem, jest węglem wyjątkowo czystym. Jest to węgiel, który ma 7% zanieczyszczenia. Przy średnim zanieczyszczeniu w Polsce od 60 do 70%. Także mówiąc na skrót, jest to taki węgiel, który po wydobyciu go z dołu nadaje się wprost do sprzedaży bez specjalnych procesów wzbogacania węgla. No i do tego jeszcze to, co mówię, że jest deficyt węgla. Ta kopalnia miała udostępnionych górniczymi robotami pod ziemią, wyrobiskami, udostępnionych 140 milionów ton węgla oraz poniżej najniższego poziomu jeszcze zasoby geologiczne węgla koksowego w ilości 200 milionów ton. To wszystko można było wydobyć z tej kopalni, ale zadecydowano o likwidacji kopalni. Ja tej decyzji nie rozumiem. Prosimy się bardziej ściśnić, prosimy przejść w jednym pasem. Yeah.
Polacy, przyłączcie się do nas. Thank you.
miłość i braterską przyjaźń. Każdy przyjaciel, pomił i sława, lech i czech i ruchin, sławiam, sławiam. Zapraszamy tutaj bliżej Państwa do nas. My stoimy pewnie, jako mury chrodu. Żadną ziemią pokło, kto stoi co mu. Panowie, masz zakopniak, co tej nowa, co ma się zagrywać? No tylko Judasy się zagrywają. Szanowni Państwo, prosimy o zachowanie spokoju. Głos oddajemy prezydentowi. Proszę Państwa, wszyscy przechodziliśmy koło prokuratury regionalnej. Tam jest napisane zbrodni katyńskie. Katyńskie, tak. A dlaczego nie ma zbrodni wojskiej? Bo to się tuszuje. Wszyscy mają o tym zapomnieć. Taka wola jest wszechwładnych włodarzy tego kraju. To jest przestępstwo przeciwko Polsce, a zwłaszcza narodowi polskiemu. To jest zbrodnia, że taje się prawdę historyczną przed narodem. To jest przestępstwo. My o tym pamiętamy, pamiętać będziemy. Zdrowi poniosą konsekwencje. I to już niedługo, proszę Państwa. Stoimy przed pałacem na Mieście Polskim. Tutaj dzieją się dziwne rzeczy. Tutaj są ciche traktaty podpisywane. Bo muszą być. Bo, ponieważ jesteśmy Ukropolinem. Tak mówi się na Ukrainie, tak mówi się w tym pałacu. Tutaj w Rysiarzy się odznacza orłem białym. To jest hańba. To jest niegodne, aby na naszej ziemi polskiej odznaczać Rysiarzy jak koronko. To jest coś okropnego. Ten orłem biały został zniszczony przez tych osobników, którzy tu mieszkają. To jest zdrada państwa. To się musi skończyć. I skończy się już wkrótce. Szanowni Państwo, odczytam w tej chwili petycję, którą złożymy panu Dudzie. Naród polski, reprezentowany przez suwerenów II Rzeczpospolitej Polskiej, Urząd Główny II Rzeczpospolitej Polskiej, Warszawa, ulica Wiertnicza 139. Pan Andrzej Duda, pełniący obowiązki prezydenta, Krakowskie Przedmieście 48, łamane przez 50. Petycja. My, naród polski, posiadający wiedzę i niezbite dowody, że zajmujący stanowisko prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej, Andrzej Duda, nie jest rodowitym Polakiem, a z korzeniami ukraińskimi, dbającym wyłącznie o izraelsko-ukraińskie interesy. Wobec tego nie może reprezentować narodu polskiego wraz z członkami obecnego rządu złożonego od członków partii PiS. Andrzej Duda, nie posiadając korzeni polskich, działa wbrew narodowi. Jest osobą niegodną do reprezentowania narodu i piastowania obecnego stanowiska, czego wyrazem było wręczenie orderu Orła Białego człowiekowi wykluczającego jakiekolwiek koneksje z narodem polskim, wręcz wrogo usposobionego do Polaków, Wołodymyr Żeleński.
Dlatego zgodnie z konwencją haską z 1907 roku i powołanym na jej podstawie do życia dekretem prezydenta Raczkiewicza z dnia 30 listopada 1939 roku, a także z artykułu 4 ustępu 1 niereprezentatywnej dla narodu polskiego Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997 roku władza zwierzchnia należy do narodu, którego Andrzej Duda nie może być człowiek i działa na jego szkodę. W związku z powyższym wzywam Andrzeja Dudę oraz członków jego rządu do natychmiastowej dymisji i opuszczenia Pałacu Prezydenckiego z przekazaniem władzy jedynemu konstytucyjnemu prezydentowi. Podpisano reprezentacji narodu polskiego, suwerenii II Rzeczypospolitej Polskiej w imieniu narodu prezydent II Rzeczypospolitej Polskiej Jan Zbigniew Podolski. Warszawa dnia 26 kwietnia 2023 roku. Szanowni Państwo, tę właśnie petycję zamierzamy złożyć tutaj w tym Pałacu Prezydenckim. Bardzo prosimy Pani Elżbietę, aby przekazała Pani jeszcze pewne informacje. Brawo! Brawo! Brawo. Brawo. Chciałam powiedzieć, że wyroki sądowe są nieważne. Nieważne, ponieważ dokumenty to potwierdzające są fałszywe. Wyroki są potwierdzone pieczęcią, na której umieszczane są trzy gwiazdy Dawida. To nie są symbole narodowe Rzeczpospolitej Polskiej. Symbolem narodowym Rzeczpospolitej Polskiej jest orzeł w koronie, na którego skrzydła widnieją póki co gwiazdy, ale pięcioramienne. Gwiazda Dawida jest symbolem narodowym Izraela. Popatrz, flaga. Polska jest państwem suwerennym, w związku z czym dokumenty poświadczające nieprawdę są nieważne z mocy prawa. Zapach na wizerunek orła białego. Masy ludzkie i niesiadowie uczestniczą w wojnie religijnej, którą demoniczne rozwiło wypowiedziano wolę ofiarną. Jednym z oręży użytkowań z siły ciemności jest hermetyczna symbolika rozumiana jako sieć połączeń komunikacyjnych między jej zasobami ludzkimi i interformalnymi. Wojna znacznie spotęgowała w ostatnich latach i zdaje się, że proces ten będzie narastał. Jest przy tym wielce prawdopodobne, że główna jej batalia które wydają się posiadać szczególne znaczenie eksatologiczne dla obu walczących stron. Właśnie w tym kontekście należy rozpatrywać informacje o tym, że polskojęzyczny prezydent, premier, ministrowie i podległe im resorty będą używać innego godłowego orła niż reszta obywateli. Trudno o bardziej sugestywne wyizolowanie elity od narodu nieświadomego powagi sytuacji, w której się znalazł. A jakie to są zmiany? Dość dokładnie wylicza je internetowy serwis Rzeczpospolitej. Przede wszystkim ma znowu nogi do linii uwierzenia, a nie tylko szpony, jak ten z ustawy. Na tym różnice się nie kończą. Inny jest rysunek korony i piór na piersi orła. Pięciolistne rozety na skrzydłach zastąpiono trójliściem, zaś same skrzydła stały się lustrzanymi odbiciami. Wprowadzono też zmiany w rysunku dzioba i oka. Fachowiec od heraldyki, wiedzy o żydowskim kabale i właśnie ją wskazuje jako odpowiedzialną za wyżej wymienione modyfikacje. Warto sobie przypomnieć, że obecnie obowiązującą wersją
zgodnie z rekazującą umieszczanie symboli wolną relacją z obrębiem godem tak państw, których władzę obejmowała marzenia. I tak wymieniając a w skrzydłach umieszczono w satanistycznym pentagramie. Autorem projektu sprowadzonego rozporządzeniem prezydenta Rzeczpospolitej Polskiej Ignacego Mościckiego z 13 grudnia 1927 roku był Zygmunt Kamiński, po kądzieli pochodzący z frankistowskiej rodziny nowomińskiej. Prymas Holland tuż po swojej wrześniowce usuwował drugą RP. Sprawy państwowe traktowano z reguły na zasadach laicystycznych i wolnogórskich. Smutną pamiątką tych lat są wprowadzone do kodła państwowego gwiazdy masońskie, które zeszpeciły orła białego, skaleczyły jego skrzydła i obniżyły jego loty. Wizerunek ten bez korony podtrzymał Rzeczpospolita Ludowa, natomiast trzecia RP u swojego zarania powróciła do akcji pozamachowej i wyjąła używania jednych środowisk. Co do ustawienia satanistycznych gwiazdek, nazywając je neutralnie rozytami, lekko zaokrąglając ich wokół, a także pozwalając może na koniecą narrację o ich piastowskich wojsk jagiellońskim pochodzeniu.
widzę, jak pytam się, kim są?
przestępcy. Jak tam jest wojna, dlaczego uciekli tu do Polski? Mieszkania dostają pieniądze i pensje. Jak można dostać pensję i miesięczną taką samą pensję w formie nagrody? No ale to... dostajemy emeryturę, jak złożyć wniosek. Hańba. To jest hańba, proszę Państwa. To jest... Hańba. I to jest właśnie to. To, co mamy dzisiaj. A dzisiaj mamy... Widzicie Państwo. Nawet pan Andrzej Duda dał wolne swoim pracownikom. Każdorazowo, kiedy mamy manifestację, tak się dzieje. W poprzednim roku również taka była sytuacja, jak dzisiaj. Ja się zastanawiam tylko, kogo tutaj się pilnuje. Wojsko polskie wykorzystywane jest do celi, które nie powinno wykonać, ponieważ Polak, każdy Polak powinien znać historię i wiedzieć, w którym kierunku pójść. Że to jest ich praca, wiem, że muszą coś żyć. Ale przyjdzie czas i godzina, kiedy to się zmieni. Ten czas nadchodzi. Niebawem. Proszę Państwa, jak to jest? Polska została, ale nie tylko Polska, bo cały... To powiedział sekretarz generalny NATO. I dzisiaj mają problem. A mówi się o Rosji. Są dyktatorzy. A my w Polsce mamy największych dyktatorów. Oni chcą całkowicie nas zniewolić. Ponad 230 tysięcy wezwań do wojska młodych Polaków. Mówią, że to jest rejestracja. Jaka rejestracja? To nie jest rejestracja. Ci, którzy nie dostaną się na studia, pójdą w kamasze. Część ma iść na Kaliningrad, a część na Ukrainę. Proszę Państwa, rząd nawet się przyznał, że blisko 5 tysięcy polskich żołnierzy w mundurach ukraińskich zginęło na Ukrainie. Dlaczego? Bo doszło do otwartej wojny między wojskiem polskim a ukraińskim. Wprawdzie Polacy byli przebrani w mundury ukraińskie. Rząd powiedział, że to najemnicy. Nieprawda, że najemnikami to są ci, co tutaj pracują. To są najemnicy. Regularne wojsko polskie. Proszę Państwa, już się mówi, że Polska jest w stanie wojny. Tak. Na pewno. Z Ukrainą. Tak. Ale my nie chcemy żadnej wojny. Tej wojny nie ma prawa być. My chcemy żyć w pokoju i w spokoju. My chcemy pracować, chcemy utrzymywać swoje rodziny, kształcić w sposób cywilizowany. My wiemy, że państwo ukraińskie do cywilizacji, to im brakuje bardzo dużo. To jest kraj jednej wielkiej korupcji. W Stanach Zjednoczonych głośno się mówi na najwyższych szczeblach, że ukradli podobno, o ile dobrze, 22 miliardy i odmówili władzom amerykańskim na rozliczenia. Pozostało to odmówione. Ponieważ to jest sprawa ukraińska i oni sami się rozliczają. Tylko z kim i z czym? Wiadomo, ostatnia afera 400 milionów dolarów zostało ukradzione i wiezione. To jest prawdą. Nigdy nie było ładu kultury na Ukrainie. Proszę Państwa, to jest kraj, był, jest i będzie korupcjogenny. Cały czas tam tylko ci, co jeżdżą na Ukrainę, to wiedzą, że muszą na łapówy. Za wszystko, bo to jest kraj właśnie ten najgorszy wzór, którzy biorą łapówy. Ale o czym tu dużo mówić, że konsekwentnie przekupuje ludzi. Specjalistą wyrafinowanym jest pan Jarosław Kaczyński, znam go osobiście, jak i jego brata. Jest teraz jedno pytanie należy postawić. Czy pan Kaczyński ma legalne nazwisko? Jest obywatelem państwa polskiego. Są w tej chwili prace, to jak otrzymał obywatelstwo polskie. Cała to... Tak. A wujek pana Kaczyńskiego, Kuszejkowski, to jest ten, który był ministrem sprawiedliwości z nominacji Stalina i to on wydał
karę śmierci wyrok na rotmistrza Pileckiego. O tym się nie mówi, bo nie wolno, bo to jest zabrane. Widzę flagi ukraińskie w Polsce. A czy na Ukrainie kiedykolwiek były polskie flagi? Nie Nigdy było. Nie było, proszę Państwa, i nie będzie, bo oni Polaków nienawidzą. Oni oficjalnie mówią, przyjdziemy po was i was wybijemy. To nawet śpiewają w swoich pieśniach. Wstyd, wstyd. Nic się nie robi w tym temacie. Nic. Proszę Państwa, dziwię się, że władza nie odnośnie mowy nienawiści. Nawet na Jasnej Górze śpiewano. Chwała wielkiej Ukrainie na pochybę Polakom. Zobaczcie Państwo, w Katowicach było to samo. To samo było. I to jest prawda. Tutaj tyle milionów ściągnęło do Polski, są uzbrojeni po zęby. U nas przed biurem, na początku, gdy przyjeżdżali, można było kupić karabiny maszynowe, 3 magazynki, 1500 euro. Krótki pistolet kosztował 750 euro. Proszę Państwa, o tym dobrze rząd polski wie, że to, co się dzieje w Polsce. Wie to doskonale, ale nie wolno nic zrobić. Zobaczcie Państwo, jak to możliwe, że komendant główny policji chciał wysadzić w powietrze komendę główną Polski. Nielegalnie, nie mając zezwolenia na użytkowanie rakiety, nie mając pozwolenia na przywóz tego do Polski, to później wiadomo po tej eksplozji, że tak się zarwał od nawału śniegu. To naród polski musiałby być głupszy od nich, gdyby to potwierdził. Później dopiero było dochodzenie. I co? Co to dochodzenie dało? Nic. Absolutnie nic. Sprawa oczywiście została zamknięta. Tak samo jak afera brata komendanta głównego policji. Policjanci nie powinni się wstydzić za swoich przełożonych. Powinien być tak. Wszyscy jego kompanii poszli do aresztu, ale brat nie. Proszę Państwa, w Polsce afera ściga aferę. Kiedy nastąpi koniec, to wówczas dopiero Polska odzyska prawdziwą wolność i niepodległość. My chcemy żyć wszystkimi narodami na całym świecie w pokoju i spokoju. Niestety, nie da się, ponieważ to wszystko jest niszczone. Ja gdziekolwiek jestem zagraniczny, jestem przyjmowany jako głowa państwa. I sprawa, jedno zdanie powiem, odnośnie Ryszarda Kaczorowskiego, którego znałem osobiście. Proszę Państwa, pan Lech Wałęsa pisał do Juliusza Nowina Sokolińskiego pisma, bo Sokoliński chciał przekazać władzę, oczywiście, ale niestety w pewnym momencie pojawiają się Kaczyńscy i oni odnażają Wałęsie. Przyjął władzę od Sokolińskiego, ponieważ tam był jeden warunek, że zostanie przywrócona konstytucja kwietniowa, a to już nie pasowało. Nie pasowało. Ale ta konstytucja kwietniowa, proszę pamiętać, że jest legalną, bo ją Senat uznał. Rok po konstytucji nielegalnej Kwaśniewskiego. Jest legalna, jest stosowana w życiu. Bo i sądy najwyższe wydają wyroki postanowienia w oparciu o tą konstytucję. Jest wiele niejasności i chowane przed narodem. Ja pamiętam, co powiedział Jan Paweł II odnośnie Polski, gdy był pierwszą pielgrzymką. Tak, dzisiaj coś tego się powtarza, bo wiele rzeczy jest zakazane, ale pamiętajcie Państwo,
że ja też miałem wszystko w papierze mianem. Wówczas nie byłem jeszcze prezydentem, ani wielkim mistrzem obrony. Miałem tylko Kaliszy. Niecałe półtorej godziny spotkanie, później miałem drugie, a trzecie, ostatnie miałem właśnie w Morskim Oku. I ten człowiek, który siedział na tym kamieniu, peleryną na głowie, ochronę. On powiedział wszystko i to wszystko się spełnia. I najważniejsze, co powiedział, to się też zrealizowało. Duże, a ciało jego będzie wystawione i księga liturgiczna, która była położona na trumnie, zamknie się, to powiedział, to jest koniec Polski. Tak się stało, ale powiedział coś jeszcze jednego, ale ty tą Polskę musisz podnieść. Proszę Państwa, na to są dowody, nawet Telewizja Polska powinna pokazać, jak to papież przegonił tych właśnie tą ochronę. I to właśnie tam w Morskim Oku. Proszę Państwa, jest wiele jeszcze tajemnic. Te tajemnice będą ujawnione w odpowiednim momencie. Będą. Bo muszą być ujawnione. To nie jest tak, że naród polski jest narodem ogłupiany. Jest ogłupiany, ale przez rządzących dywersantów narodu polskiego. To się kończy i to się skończy już wkrótce. Jeżeli chodzi o sądownictwo polskie, to proszę pamiętać, co uchyliło wszystkie wyroki. Jeżeli chodzi nie tylko o to, ale Izba Sądowa została również uchylona. A to oznacza, że w Unii Europejskiej żaden wyrok polski jest nieważny. Każdy jeden jest nieważny. Za wyjątkiem oczywiście mordów, gwałtów, handlem żywym towarom czy bronią. Ale o czym mówić, w Polsce jeszcze nadal kwitnie handel dziećmi. Proszę Państwa, mógłbym mówić bardzo wiele na ten temat, ale moje filmy, w których mówiłem i mówię, warto je słuchać i zachęcam do wysłuchania prawdy nie tylko o rządzie, ale o kulisach, jakie są. Proszę Państwa, w 2016 roku pamiętacie, jak Beata Szymon i Andrzej Duda byli w Izraelu. To jest dzisiaj zakazane mówienie tego. Co zrobili? Żydów izraelskich, aby ci ustawę 4 roku Polska straciła Żydów. Jest na to umowa, którą ja opublikowałem. Ta jedyna osoba, która mnie powiedziała, że jest taka umowa, był Leszek Miller. Proszę Państwa, wiele innych dokumentów, które są, ale tam jest napisane, jeżeli kiedykolwiek Żydzi amerykańscy będą się dopominać jakichkolwiek groszeń, to rząd amerykański jest zobowiązany do pokryć. Niestety, to nie, bo ich bracia byliby pokrzywdzeni. Emerytury, które dostają od nas, pytam się za co? Sprawa 80. rocznica getta warszawskiego. A kto te getta stworzył? To Żydzi stworzyli te getta dla siebie. To oni złożyli petycję do ówczesnych władz esespańskich i szwabskich gestapowców, że chcą się odciąć od Polaków i się odcięli. No i może dobrze, że się odcięli. I co? Hitler miał okazję wszystkich zapakować do wagonów mydlęcych i wysłać do Oświęcimia. I zobaczcie Państwo, dlaczego o tym nikt nie chce mówić. Jest wiele innych tajemnic, a to podpisanie wspólnego porozumienia z tym panem aktorem z Ukrainy nie tylko o Ukropolinie, ale następnym prezydentem w Polsce właśnie ma być pan ten aktor, dramatyk,
który morduje naród ukraiński, a niszczy narody świata, to są złodzieje i kanciarze. Tak się przedstawia ta sprawa. Chciałam tylko na sekundę powiedzieć. Jeśli wracamy do getta, to teraz te miasta wszystkie, to było ogłoszenie, że będą miasta z ograniczonymi granicami, to właśnie zostaną stworzone getta. Tylko ludzie tego nie rozumieją. Oni myślą, że będą szczęśliwi w takim mieście, gdzie będą tylko ulęgami jeździć 15 minut, gdzie instytucja najbliższa, gdzie potrzeba służba zdrowia, czy sklepy, czy coś, to będziemy mieli getta. Niestety, to będą getta dla Polaków, a dla nich będzie reszta kraju. Proszę Państwa, doszła informacja, że nasza delegacja chciała złożyć dokumenty panu Andrzejowi Dudzie. Niestety odmówiono. Kierują na wiejską, a tam z kolei jest taki zwyczaj, że my nie przyjmujemy niczego. Musicie Państwo wiedzieć, dlaczego tak się dzieje. Bo Andrzej Duda doskonale wie, dlaczego wyprowadził dokumenty Zamku Królewskiego u siebie, ponieważ Kaczorowski nie mógł podpisać i przekazać władzy, ponieważ nie miał odpowiedniego dokumentu, czyli nominacji. Gdyby podpisał te dokumenty, to na pewno dzisiaj byśmy byli w innej sytuacji. Zakazano i zabroniono mu. Proszę Państwa, 50 lat zajmuję się historią. Jestem doktorem nauk politologicznych. Proszę Państwa, tragedia. Zobaczcie, cała Europa w ogniu jest. Francja walczy o swoje, inne państwa też, a Polacy śpią. Tak, przebudzą się, kiedy będą niewolnikami całkowitymi. To do tego to się dąży. Dlaczego pani Dudowa ukrywała prawdziwe nazwisko? Dopiero później się objawiło, że jest Żydoweczką. Ale to nie moja sprawa. Nie mam nic przeciwko Żydom osobiście, ale niech się nie wtrącają do innych państw. Stany Zjednoczone, wszystkie w świecie, jakie tylko były, to Ameryka je wywołuje. To jest przeklęty kraj przez Boga i ludzi. W Ameryce jest bardzo nieciekawa sytuacja, ale to bardzo nieciekawa. Tam było 16 największych banków. 6 zostało zamkniętych, dlatego że Władimir Putin wycofał swoje wkłady. Swoje aktywa oczywiście. Chińczycy teraz domagają się również swoich aktyw. I dlaczego się mówi publicznie w Stanach Zjednoczonych, że się prowadzi dolara południowego w złocie? Proszę Państwa, tylko żeby prowadzić coś w złocie, to trzeba to złoto posiadać, mi się wydaje. A nie kolejna fikcja Rothschildów. Nazwa będzie złoto, a papier będzie papierem. Bez pokrycia. Euro jest żelazko malowane na żółtości. Tak jak teraz to robią te nasze... Makulatura, można powiedzieć. Mosiężne, ale dlaczego chcą wyeliminować gotów? Stalowy. Ano dlatego, bo milionów, dobrze pamiętam, chyba 40 milionów jest NBP czyków. Będą koszykować Polaków. Tak jak długo się koszykuje. Oni na magnesie. Oni nas zabrali, oni są, jeżeli to będą robić. Ale już pokazali swoje rogi, jakie są. To jest hańba. Tak być nie może. To się musi skończyć. Naród polski musi otrzeźwieć z tego marazmu. Panie Elu, daję pani. Chyba, że ktoś by chciał coś powiedzieć z Państwa, to zapraszam. Mam pytanie do pana. Mogę? Nazywam się Józef Rutka. Dotknęło mnie bardzo sądowe
dlaczego zabieram głos pod Pałacem Prezydenckim, ponieważ miałem ostatnią rozmowę z najbardziej zaufanym doradcą pana Dudy, panią Zofią Romaszewską, którą znam i świętej pamięci męża znałem jeszcze za opozycji, w której także uczestniczyłem. I poszedłem do pani Zofii Romaszewskiej z prośbą o pomoc mi w sprawie bagna sądowego, które dotknęło mnie osobiście. Warto jest przeczytać, jest ten artykuł w internecie. Proszę państwa, o co chodzi? Posiadam wyrok sądowy, bo jestem osobą, która pracowała w warunkach szkodliwych i mam niedosług zawodowy. I posiadam wyrok sądowy, w którym sędziowie zapisali, że ubytkę słuchu o wielkości 32,6 dB nie osiągnąłem 30 dB. Czyli wiedza matematyczna sędziów jest odmienna od powszechnie nauczanych w szkołach podstawowych. Oni wiedzą, że 32,6 to jest mniej niż 30. Ja przez 22 lata nie mogę tego udowodnić. Zwróciłem się z panią do pani Zofii Romaszewskiej jako dobrze znajomy mi osoby, jeszcze z lat opozycyjnych. Pani Zofii przedstawiłem dokument potwierdzający to, że ja byłem opozycjonistą. Zapytała, czy może mnie sobie to skserować w obecności pani Ewy Olczak, bo nie byłem sam, i powiedziała, że takiej osobie należy pomóc. Proszę państwa, wiecie, jak mi pani najbardziej zaufany przedstawiciel głowy państwa pomógł. Najpierw w obecności mojej koleżanki powiedziała, że mi pomoże. Następnym razem, za dwa tygodnie, mi odpowiedziała, że spotkamy się i powiem panu ciekawą informację. I to była ciekawa informacja, że nie wie, jak do tego podejść. To była taka ciekawa informacja. Umówiła się ze mną trzeci raz, bo mówi, że ma koleżankę emerytowaną sędzinę, która pomoże jej w tej pomocy. Ale jest na razie w Niemczech, jak wróci, to ona zadzwoni do mnie. I tak było. Zadzwoniła pani Zofia do mnie. Spotkaliśmy się trzy osoby. Ja, pani Romaszewska i pani sędzina. Jak ja zobaczyłem, o co chodzi, że obie panie ukierunkowały pomoc w tą stronę, żeby mnie przekonać co do tego, orzekł, że 32,6 jest liczbą mniejszą od 30, no ja mam w to uwierzyć. Tak, powiedziały mi, że ja mam uwierzyć w to, że decyzje w mojej sprawie w 2003 roku było możliwe wydać na podstawie dokumentu, czyli oceny narażenia zawodowego, który sporządzono 3 lata po wydaniu decyzji w 2006 roku. Do takich absurdów namawiała mnie pani Zofia Romaszewska i ja publicznie mówię, możecie państwo to nagrać, ja się nigdy tego nie wybrę. Publicznie i pani Zofii powiedziałem, że tak pani Zofia, jak i pani sędzina, które próbowały mnie przekonać do tej rażącej nieprawdy, są współczesnymi faryzeuszami. O takich mamy doradców pana prezydenta. Dziękuję ślicznie, nazywam się Józef Budka. Dziękuję. Brawo. Szanowni Panie, tak jest, ponieważ musicie wiedzieć, że jest 90% sędziów pochodzenia żydowskiego i ukraińskiego. Oni będą pilnować wszystko, co zgodzi narodowi polskiemu, a co ma pomóc, będzie tuszowany. I tak się dzieje. Tak się dzieje w państwie polskim, a właściwie w Ukropolinie. Ja bym chciał, żeby oni opuścili ten Ukropolin i pojechali na wojnę na Ukrainę. Tak jest. Niech tam już pozostaną na wiek, niech im ziemia tam będzie lekko. A bagaże zostawią w Polsce. Proszę państwa, takie rozdawnictwo, jakie jest, to zrobił minister edukacji narodowej. Wstyd, hańba. Jak to możliwe, że ma prawa rozliczyć Orlen? Ja wam powiem. Ponieważ to jest spółka. A tam on tylko, kto może odczytać spółkę, urzędnika
nigdy nie Najwyższa Izba Kontroli. Dlatego że to jest ich bliższy, co miesiąc wysyła. Powiedz. Oj, wiadomo, że jest tylko słowo, szanowni państwo. Zobaczcie, to jest koncert, prawda? Tak. Orlen Logos. I co się wydarzyło w ubiegłym roku? Podpisaliśmy, jak oni chwalili, złotą umowę z Arabami. 30% to było później wielką nieprawdą. Owszem, 30% tak, ale w całym koncernie. I co jest gorsze, pomimo, że to jest mniejszościowy udziałowiec, on ma tak zwaną złotą kartę, może zawetować wszystko. Więc kim my jesteśmy? Proszę państwa, pamiętajcie, że mamy olbrzymie zasoby naturalne, ale to olbrzymie, niestety. Nie możemy z nich korzystać, musimy kupować dzisiaj paliwo od Niemiec kupujemy. A Niemcy kupują gdzie? Rosji. Co Unia Europejska kupuje? Bardzo ładnie premier Orban, że on ma w czterech literach Unię, on handluje z Rosją, bo to jest jedyna droga. Ja też powtórzę to samo. Owszem, my mamy handlować z Rosją na normalnych warunkach. Na normalnych warunkach. My o nich towary, a my o nich kupować również. Nie ma czegoś takiego, bo pan Kaczyński nałożył embargo na Rosję. No wiecie co ludzie? Śmiech na sali, w cyrku. Pan Kaczyński nie nałoży embargo na swojego kota i na siebie. Brawo! Brawo! Sekundę jeszcze. Szanowni państwo, ja chciałbym powiedzieć, że nasz dekretem powołał do życia niedawno Unię Słowian. I szanowni państwo, my mamy tutaj, bo jest to ogółem 27 krajów. 10 krajów jest w Azji i tam są Prasłowianie, nawet tam jest większy procent słowiaństwa niż w Europie. Mamy 17 krajów w Europie, ale tu jest coś takiego, że Unia Słowia musi funkcjonować. Już podejmujemy w tym zakresie działania. Będziemy zapraszać wszystkich, nawet przygotowaliśmy już to z ambasadami, gdzie jest to pozytywnie odbierane i oni proszą o więcej informacji, dokumenty, to my wszystko zrobimy. I ja tutaj przyłączam się do pana prezydenta, że mamy to konsultować, znaczy handlować nie tylko z Rosją, bo Rosja jest częścią BRICS, czyli jest strefa ekonomiczna, która łączy się z Indiami, Rosja, Afryka Południowa, dlatego jest tak, Republika Południowej Afryki. I to jest cała strefa, oni mają wszystko. Oni mają złoża, oni mają wszelkie surowce mineralne, naturalne, a Unia Europejska nie ma nic. To jest pasożyt, który drenuje tutaj wszystkie kraje słowiańskie posiadające zasoby, bo czy Francja, czy tam Hiszpania, Anglia, Włochy, inne kraje, które uważa się za bogate, czy Skandynawia, praktycznie nie mają nic. I oni żerują tylko tutaj na Słowianach, nasze produkty do siebie, przepakowują je w swoje tam różne pudełka, dają swoje tam opakowania właśnie, dają swoje naklejki, że to wyprodukowano w Anglii, Francji, Hiszpanii, tak? I oni to do Polski z powrotem sprowadzają jako eksport, czyli my musimy zapłacić za własne produkty, naprawdę straszne pieniądze, co drenuje tutaj gospodarkę i budżet Polski. A tym, którzy siedzą na wiejskiej i temu panu, który tu nielegalnie koczuje, bo trzeba powiedzieć koczuje, a nie urzęduje, bo nie może tu urzędować.
budować w tym czy pałacu belwederskim, czy tutaj, to nie, na niczym nie zależy. Oni najchętniej zniszczyliby wszystko, zaprowadziliby Polaków, czy naród słowiański, nas. Zrobiliby sobie taki porządek, że po prostu później nie wiem. Później mieliby bez żadnego problemu wolną drogę do sprowadzenia Żydów z gdziekolwiek obecnie nie znajdują. To tyle ze mojej strony. Bardzo dziękuję. Dziękuję panu prezydentowi, że działa tak bardzo objawnie w imieniu nie tylko Polaków, ale wszystkich Słowian z różnych narodowości. I my pana prezydenta wspieramy i będziemy to wszystko dalej kontynuować. Dziękuję bardzo. Proszę Państwa, jak się sądzi dziennikarzem, wiele lat byłem akredytowanym dziennikarzem w Sejmie, mam dużą wiedzę na temat funkcjonowania państwa, tak jak wiele osób o tym wiedzą. W kwestii tej Unii, o której w tej chwili było mówione, Polska ma elektrownie atomowe, które będą napędzane uranem. Uran jest strategicznym paliwem i monopolistą jest Rosja oraz Republika Południowej Afryki, czyli dwa kraje będą dostawały kartki, jeżeli oczywiście będą się elektrownie atomowe. I druga kwestia dotyczy wizyty tutaj prezydenta Ukrainy. Więc podczas takich oficjalnych obowiązuje protokół dyplomatyczny i dres, czyli ubiór tego prezydenta. Naruszał te wszystkie formy, kiedy przyszedł po prostu w dresie zielonym i to pozostaje w teraz i barwach. Tak, i jeszcze jedna kwestia. Naruszono tam poważnie. Jakie to znaczenie orła białego, ponieważ prezydent Andrzej Duda podał to tak, jak gdyby książeczkę, to dokładnie obejrzałem na graniu. Siedzieć na piersi. Tak, a nie zawiesił na piersi z oficjalnej uroczystości, która nadaje powagę temu najwyższemu znaczeniu Rzeczpospolitej. Brawo. Proszę Państwa, jeszcze powiem o traktacie lizbońskim. Bardzo ważne. Jak Państwo wiecie, Polska miała euro deputowany na równo z Niemcami. A Lech Kaczyński oczywiście zmienił i nas sprzedał. Tak samo wprowadził masone deportacje, gdzie prezydent Kościński ich wyrzucił z Polski, a ten sprowadził. To już mamy tutaj nawet zdjęcie tego pana, w świętej pamięci nie żyje już. Jest oficjalnie podane, dlaczego to zrobił. Oświadczył, że on jest pochodzenia właśnie takiego samego i on będzie wspierał masonerię. I mamy taki pajacy dzisiaj. Proszę, tu jest zdjęcie Lecha Kaczyńskiego. Proszę. Lewi. Prawdziwy mnie Lewi Kaczyńskiego, a nie Lech. Także wiele jest innych spraw. Oczywiście o tych najważniejszych. Na tą chwilę jeszcze nie można powiedzieć, ale przywrócimy Unię. Tak, rzeczywiście rozmawiałem z wieloma państwami, przywódcami, z głowami danych państw, którzy koniecznie chcą przystąpić do Unii Słowian. Jest nas 300 milionów. 300 milionów, ale jest znacznie więcej. Znacznie więcej. No trzy państwa i wszyscy, cztery państwa się zdeklarowały, abyśmy się spotkali oficjalnie i omówimy zasady statusu. To, że powołałem Unię Słowian, to jest najlepsza sprawa, jaka może być dzisiaj w Polsce dla narodu polskiego. Bo chodzi też o... Brawo! Tak zwaną czystkę. Nie. O właśnie, Polska dla Polaków, nie tylko
pozdrawiajmy, ale jeszcze legici i szanowni państwo, trzeba wiedzieć, że w Polsce tak naprawdę nie ma zbyt wiele Polaków, ci prawdziwi Polacy wyjechali za Zagrebę, ale oni wrócą. W Polsce grozi wojna domowa. Do mnie grupami, to już nie są małe grupy. To są już grupy liczące tysiące, tysiące ludzi. No niedługo człowiek nie będzie miał argumentu i dojdzie do tego. Szkoda, bo krew Polaka jest cenniejsza jak krew pana, który tutaj urzęduje. Mamy krew, a inni nie mają. Wody również w górę. Dlatego tak nas upadlają, tak nas niszczą. Proszę państwa, 23% banków wypłacimy najwięcej na całym świecie. Maksymalnie jest 9%. Jeżeli chodzi o akcyzę, to też nas okradają. I musimy to zmienić. VAT nie jest dla nas, ale proszę pamiętać, i o tym wiele osób wie. Płacimy tak zwany podatek koszerny. Jest to ukrywane w różnych sprawach, ale jest coś gorszego. Jak to jest? U nas są renty, emerytury głodowe, a te w Izraelu, co są, co my płacimy, są bogate. Jak to możliwe? Sejm to zatwierdził. Dożywotnie renty i emerytury. Proszę zauważyć jeszcze jedną kwestię. Na dziecko niepełnosprawne w Izraelu jest około 4850 euro, a u nas najchętniej 800. Najchętniej by nas puścili gdzieś, nie wiem, do Afryki gdzieś, a w to miejsce by ściągnęli swoich potomków z Izraela. Nie będzie czegoś takiego. To nie ma mowy tutaj nienawiści. My musimy walczyć o Polskę, o polskość, o historię, którą mamy potężną. Proszę pamiętać, czego się boją najwięcej Niemcy. Państwu powiem. Po śmierci Ottona III, ówczesny papież wydał bulę i nałożył koronę carską królowi Bolesławowi Chrobremu. Są informacje bardzo szeroko opisane. Jesteśmy cesarstwem. Po sprawę odnośnie Józefa Piłsudskiego. Tak naprawdę to Józef Piłsudski stworzył konstytucję monarchiczną, ale po co? Tutaj auto jedzie. I tutaj muszę powiedzieć, że miał rację. On zmarł w Sejmie. Nie. Że Sejm został przywieziony do Berlina. Ponieważ tam była pewna inna jeszcze zagrywka polityczna, gdzie pewne osoby były z najbliższego otoczenia, byli jego wrogami. Dlaczego? Dlatego, że Piłsudski chciał się ogłosić królem Polski, wrócić królestwo, a następnie chciał ogłosić się cesarzem Europy zgodnie z prawem. Niemcy się tego najbardziej boją. Patrzcie państwo, Monachium będzie odrębnym landem, ale nie, bo wiemy doskonale, co mówił cesarz niemiecki, co mówił Bismarck i inni. Należy się wyrzekać i bać Polski. Bo jak Polska podniesie głowę do góry, to przejmą. Tak, proszę państwa, to jest prawda. I tego się Niemcy najbardziej obawiają. Wydaliśmy 50 miliardów dolarów za Warszawę i tutaj Baczyński wybitnie wie, bo bardzo długo na ten temat medytował. Rządem niemiecki. I była taka scena w Warszawie, dzielnicy
spraw zagranicznych Niemiec miał spotkanie z polskim ministrem spraw zagranicznych i publicznie odpowiedział polskiemu ministrowi: wy nie jesteście stroną, bo nie są stroną, a Niemcy to nie jest drugi naród. Wie doskonale, że musiałby i tak drugi raz zapłacić. Przecież wezwałem również państwo Izrael o zapłacenie, zwrócenie pieniędzy 19 bilionów dolarów. To miałem później, oczywiście pani Azaryś była, podpisała za zgodą pana premiera Netanyahu. To później miałem sprawę karną o wyłudzenie od państwa izraelskiego pieniędzy. Jakie wyłudzenie? To oni wyłudzają pieniądze od narodu polskiego. I to będzie egzekwowane. Musimy się rozliczyć za pierwszą wojnę światową z Anglią i Francją, ponieważ było 135 miliardów marek w złocie dla trzech państw: Polski, Anglii i Francji. Nie dostaliśmy ani jednej marki w złocie. Zabrali Francuzi i Anglicy. Wielka Brytania o tym doskonale wie, bo tam bardzo często odwiedzałem powiedzmy pani premier. Oni o tym wiedzą. To samo Francuzi. My to wyegzekwujemy o tym, czy tak, czy nie. Bo muszą zwrócić to, nie tylko to. Bo jeszcze muszą płacić za polskiego żołnierza, który zginął na niebie Wielkiej Brytanii. Cały czas nas okłamują, bo nie mamy prawdziwego rządu. Cały czas złodzieje i złodzieje, jeszcze raz złodzieje. I zbrodniarze dzisiaj, bo nas mordują. Teraz oddam pani Elżbiecie. Brawo! Piękne słowa, prawdziwe. Ja chciałam też powiedzieć, można sobie czytać na stronach Wolni Słowianie, Wolni Press, o krytyczne kpiny policji wojska. Za pomocą, jak okultyści, za pomocą symboliki kpią z policji wojska. Jesteś policjantem albo żołnierzem? Jeśli tak, to powinieneś obejrzeć na tych stronach film. Były satanista i kapłan kościoła szatana, Mark Passio, mówi w nim, jak ci, którzy naprawdę rządzą światem, cię traktują, jak szydzą swojej nieświadomości. A ty o tym nie wiesz. Sądzisz, że egzekwujesz prawo i działasz dla dobra ludzi? Tak cię zapewne wyszkolono, ale faktycznie twoim zadaniem jest utrzymać. Uśpieni są cały czas. Cały czas widzimy się te same twarze. Wspaniale, że państwo jesteście z nami. Ale gdzie jest reszta rodaków? Gdzie są Polacy? Gdzie są patrioci? Dokładnie. Szanowni państwo, mamy wspaniałego lidera. Człowiek, który naprawdę zrobił od paru lat bardzo dużą pracę. Ale nikt tego nie widzi. Mamy dowody suwerena, legalne dokumenty, które proszę zobaczyć, co się dzieje. Nie chcą honorować, boją się ich, po prostu się boją. Urzędnicy, tak jak słyszeliście państwo pod kolumną Zygmunta, no cud się stał, że uznali w sądzie na teres polskiej i nie było problemów, tak? Ale zobaczcie państwo, co się dzieje normalnie. Przyjdą, wchodzą do domu, komornicy, sądowni, urzędnicy. Chcą wszystkiego, chcą pieniędzy, grać, grabież. Puszczamy. Obudźcie się wreszcie. Polacy, co się dzieje? Mamy prezydenta. Nie tu w pałacu prezydenckim, który siedzi, leży i udaje, że jest Polakiem. Kłamstwo, obuda i oszustwo. Mamy prezydenta legalnego. Jana Zbigniewa Potockiego. Człowiek, człowiek, który z determinacją działa. Obudźcie się państwo. Przyprowadzajcie jak najwięcej Polaków, rodaków, Słowian. Unia Słowian. Proszę państwa, to będzie bardzo duży boom. To będzie zagrożenie Unii Europejskiej. Właśnie o to nam chodzi. Ruszcie się wreszcie, Słowianie. Jest nas teraz garstka. Przybądźcie w większej ilości. Rolnicy, stoczniowcy, górnicy.
zapraszamy do II Rzeczypospolitej. My jesteśmy w II Rzeczypospolitej, tylko wszyscy są w Matrixie. Nikt nie wie, co się dzieje tak naprawdę. Dajemy się. Pan Strzyc, jak powiedział, dokładnie Adam Michnik powiedział. My jesteśmy jak barany. Polacy dają się jak barany strzyc. Do czego jest zapisane, proszę Państwa? Jeżeli taka osoba będzie policjantem, jakimś urzędnikiem, proszę Państwa, myślał, że on dobrze robi. Prezydent w tej chwili podejmuje bardzo trudne decyzje. Idę tam nagrać. Bardzo duże czynności są przed nami. Bardzo dużo pracy. Chcemy, abyście Państwo w tym uczestniczyli, abyście się kontaktowali z nami, z kancelarią, pomagali nam, współpracowali. Potrzebujemy pracy na żywym organizmie, a nie na martwym organizmie, który nic z siebie nie daje. Prezydent też chce widzieć, że to faktycznie działa, że to funkcjonuje, że nasze kroki, które są przedsięwzięte, że one funkcjonują i działają. Szanowni Państwo, oddaję jeszcze prezydent. Proszę Państwa, w ubiegłym roku byliśmy na Białorusi. Tutaj się mówi, że tam jest reżim. Nieprawdą to jest. Proszę pamiętać, że rubel białoruski stoi wyżej od polskiej złotówki o 1 zł. To jest olbrzymia kwota. Szanowni Państwo, reżim mamy tutaj. W Polsce reżim wolę, aby naród polski był wyniszczany regularnie. I to jest robione właśnie w Warszawce. Warszawka to robi. Przede wszystkim, jeżeli chodzi o stolicę, to proszę pamiętać, że gdy stolica była w Krakowie, Polska była potęgą Europy. To myśmy rozumieli, które tutaj tureckie. I muszę też Państwu powiedzieć, po tej bitwie pod Wiedniem, po dzień dzisiejszy właśnie władze tureckie szanują Polskę i naród polski, bo to jest jeden z najbardziej walecznych narodów świata. Narodów świata. Ale jeszcze jeden. Gwardia była aresztowana, prezydencka, pomimo, że mieli immunitety. I dzisiaj rzecz się ma następująco. Proszę pamiętać o tym, że to jest bezprawie. Bezprawie, sądy są kłamliwe. Jest wiele innych. Wiele więcej tego typu wydarzeń i spraw, które są. Nie będę Państwu mówił o tym wszystkim, bo i po co. Chcę, żeby wiele osób innych jeszcze się powiedziało. Dam tutaj Pana, który chciał coś powiedzieć. Witam wszystkich suwerenów. Chciałbym się wrócić do sytuacji jaka jest w roku 2017 wymienię prawo polskie na brytyjskie. W roku 2020 starosta wołomiński cofnął mi uprawnienia, ale kategorii polskiego prawa jazdy. W momencie, kiedy data ważności tego dokumentu kończyła się w roku 2013. Później nastąpiły zatrzymania przez policję. Nieuznawane zostało prawko brytyjskie, gdzie na mocy prawa umów międzynarodowych normalnie mogłem, mimo że miałem zatrzymane prawo jazdy, mogłem jeździć normalnie prawkiem brytyjskim. Nie uznawali mi tego, powstały wyroki 4. Na dzień dzisiejszy wystawiłem z pomocą pana prezydenta naszego, wystawiłem 50 wezwań. O wykazanie legalności, to były poruszone sądy, o wykazanie legalności z podpisem pana prezydenta, z Lechii Kaczyńskiej, jak i
też legitymacji policyjnej wydanych przez komendanta głównego policji. Nie dostałem żadnej informacji. Wszystko jest nielegalne, a w momencie, kiedy pojawiłem się na rozprawie i zażądałem od sędziego wykazania takiej książeczki pisanej przez prezydenta, ten sędzia powiedział, że poszedł do sekretariatu. Jak się tam udałem, pani prezes sądu dała mi powołanie na sędziego, ale nie książeczkę sędziego. Nie ma książeczki. To jest wszystko nielegalne. Jestem tutaj przeszło rok. Co to się dzieje? To głowa moja jest troszeczkę za mała. A może powinien mieć wieku? A propos, tutaj dlatego, że jesteśmy, nas to, tylko tyle tutaj nas jest. Pochodzę z Podlasia. I to, co zauważyłem na Podlasiu, to jest tragedia. Ludzie tak mają wybrane te mózgi, te bety, że normalnie nie nadążają. Cały czas są zaprogramowani. Nie wiem, jak to na to wpłyną. Może jestem, coś ze mną jest nie tak, nie wiem. Bo może jestem przyzwyczajony, 35 lat byłem w Kanadzie. Piękny kraj, Polonia jest dla mnie w Polsce, ale to, co zauważyłem, i to normalnie nie wiem, co powiedzieć. Ja byłem w wojsku w 81 roku, w stanie wojennym, jako wojny. Przyjechałem do Polski i znowu mnie wzięli do wojska. Znaczy mam, jak to się mówi, kartę poborową. Nie jako dziadka, bo chyba nie wiem, czy szkoła to będę otwierać, czy co. Jak będę wnuczki miał wychowywać, to będę po prostu patriotycznie będę mówił. Będę mówił, że to w stanie wojennym. To dowództwo mówi obcy, o ludzi. Służącym siedzi, TVN ogląda, mówi, biedna Ukraina. Zobaczcie, jakie fury tam są. Na rejestracji ukraińskiej. To jest w Polsce. Oligarchia. Pan prezydent powiedział, że 800 są euro. Mamy metę to 800 zł. No ale kurwa wypuszczają. A propos polityki, ci młodzi chłopcy, którzy są patrioci. Bo przyjąć się z tego, co zrobił pan generał, bo widzę maski cały czas mają na twarzy. To są tak samo ludzie, chłopcy, pokolenie naszych dziadków, którzy walczyli o Warszawę, nie? W czasie wojny oddawali życie. Tak. Tak. Oddawali życie. No nie będą moje słowa, ale historię powinien znać. Co powiedzieć więcej? Przykro, że takie się dzieje. Ja bym żył chłopcy, wielu broń kawór, wyszczelny w górę i prowadzili na tam, prosto. Tak. To co mam powiedzieć, nie wyraźnie. Brawo! Proszę Państwa, odnośnie policji, to muszę powiedzieć, że z policji odeszło, w jednych dokumentach pisze 80, a w rzeczywistości 16 tysięcy. Jest olbrzymi niedobór funkcjonariuszy w Polsce i nikt się nie chce kłapić. Znam dużo z tych osób. Oni mówią, że oni polecenia i rozkazy zmieniają się kilkanaście razy dziennie. No jest to prawdą, bo no, znam dużo policjantów, nieważne z jakich miast, i oni mówią prawdę.
nie będziemy na usługach kogoś, bo za chwilę będą nam kazać nosić długopis. No i taka jest prawda. Ale proszę Państwa, jeszcze jedno. Zastanawiam się cały czas, bo też wiadomo, że o pewnych sprawach nie mogę mówić. One są ściśle tajne za ujawnienie tajemnicy państwowej. Miałem sprawę to jest inna sprawa, ale to nie uzyskałem tej tajemnicy od rządu, tylko z innego źródła, że takich spraw nie wolno publikować ani o nich rozpowiadać, bo to są sprawy ściśle tajne. Mnie to nie interesuje. Ja nie mam nic wspólnego z trzecią RP. Absolutnie nic wspólnego nie mam. I wielu Polaków nie ma. Wyrzekli się trzeciej RP. Czekajcie Państwo jeszcze trochę, bo gdy polskie wojsko pójdzie na Kaliningrad, a wiemy już, że pójdzie, ta informacja akurat jest prawdziwa, bo to z Ministerstwa Obrony Narodowej, to na pewno Putin tutaj wyśle parę cygar, żeby się dobrze paliły. To nie ulega wątpliwości. Bo tak długo już płoty budują, wodę nosi, a się ucho nie. W tej chwili to będzie jasna prowokacja. Prowokacja, to i tak dobrze, że prezydent Rosji jest trzeźwy, trzeźwo patrzy na... To kolega, to jest wojsko. My nie możemy niczego sprowadzać i wysyłać tam, zwłaszcza produktów rolnych. Dlaczego? Ano dlatego, że trzeba zniszczyć rolnika polskiego, a każą nam jeść robaki. To będzie dieta dla narodu polskiego. Ja tylko mam jedno ciekawe pytanie. Czym się tutaj żywią? Chyba glistami. Bo jak każą narodowi, to muszą sami jeść. A tutaj jest bogactwo. Zobaczcie, ile oni pieniędzy rozdają. Na łapówki, na wszystko inne. Bo jak można powiedzieć, że nie jest łapówką to, co robił minister edukacji? To jest łapówa. Zwykła, śmierdząca łapówa. Po prostu syn wchodzi tutaj do Polski. System ukraińskiego. Bo tam media całego świata o tym mówią. O korupcji, jaka panuje. Wstyd. Tutaj pan Doda uciekinier, można powiedzieć. I zobaczcie, dzisiaj również dał wolny dzień swoim pracownikom. Proszę Państwa, to świadczy o tym, że oni się boją i wiedzą, że ich czas się zbliża. A co się dzieje z posłami? Ci, którzy są w Unii Europejskiej. Oni się zastanawiają, co zrobić, żeby byli jeszcze raz. A kto na nich będzie głosował? Chyba PiS na PiS. Albo PiS na PiS. Bo to jest wszystko jedno zakłamanie. Jest to wszystko wielkie oszustwo, wielka afera. Dam teraz może Pawłowi tutaj, żeby też powiedział. I jeszcze pani Ela odczyta ciekawą sprawę. Poproszę. Chciałbym jeszcze zwrócić uwagę na jedną rzecz. Wszystkie komisariaty, jak sprawdzimy w systemie DUS, to są firmy ochroniarskie i detektywistyczne. Największa patologia, to kolega mówił o podaczu, największa patologia, jeżeli chodzi o policję, firmy, władze, policja, sądy, prokuratury, to jest właśnie na podaży. Tam jest czymkolwiek przeżyć. Ale najgorsze podróż jest właśnie na podaży. Szanowni Państwo, raz, dwa. My mamy rozum i wolną wolę. Krzywda.
wypowiadał się jeden. Pan Józef, chciałbym powiedzieć. Będzie dobrze, przepraszam. Z mojej winy były zakłócenia, nie tak małem mikrofon. Kochani, mamy dwie alternatywy. Albo mieć plastik bez podpisu naszego, bez podpisu wystarczy. I tam jest numer więźnia, numer obozowy. I zgodnie z naszą wolą wyrażamy zgodę na całe to uciemiężenie, które nas dotyka. I w zasadzie nawet jeżeli legitymujemy się numerem PESEL, to nawet nie mamy prawa narzekać. Bo wyraziliśmy na to wszystko zgodę. Kto temu nie dzieje się krzywda. Razi mnie cały czas. Nawet tutaj wśród rozmówców, którzy trzymali ten mikrofon. My nie jesteśmy osobami fizycznymi. Osoba fizyczna jest martwa, jest przedmiotem. Jak przedmiot jest traktowana, tak w zasadzie powinna być traktowana. Albo jesteśmy ludźmi. Świadectwo suwerena, wystawiane przez prezydenta Potockiego. Nie, nie ma PESEL, nie ma numeru obozowego, numeru więźnia. Każdy, kto chce otrzymać numer więźnia, który oddaje swój majątek, ciało, duszę i na własną, z własnej woli, tak jak powiedziałem wcześniej, do ochotnika, zgłasza się do ochotnika, a niewolnika, jak niewolnik będzie traktowany. Człowiek ma godność. Nie zapominajmy o tym. I nas nie jest mało. Nas jest ogrom. Nas jest wiele. Krzyści modlitwy o ogień rozpala. I my ten ogień rozpalamy. To, że jest tutaj zimno, że nam się wydaje, że ogólnie to może nie tak, abyśmy sobie wymarzyli. To też jest poniekąd nasza wina. Bo my musimy siać, edukować, popatrzcie na inne narody, nawet nie muszę z nazwy wymieniać. Ale są takie, gdzie uczą prawa od 6 czy 7 roku życia. Dlaczego my nie uczymy się? Puszczamy dzieci do szkoły, a tam są nasi dowodzie. To jest deedukacja. Puszczamy dzieci w niewolę. Mieszkamy w klasie. W jednym miejscu. Myślę o Boga, oczywiste. Nie znamy swojego życia. Nie znamy znaczenia słów, które wypowiadamy. Nam wszystko powywracano z góry nogami. Bywa tak nawet, że być może modlitwy nazywane są organizacje i odwrotnie. Uczymy się języka wroga. To jest jednym wielkim wulgaryzmem. To wszystko należy odrzucić i wziąć sprawę w swoje ręce. Wśród narodów.
mamy jeszcze w sobie tyle wartości. Wiele osób boi się manifestować, bo przez lata tak zostałam wychowana, zastraszona, to mówiąc. Nasza edukacja bardzo skromna, od mieszka i po łękach dalej. Jakby wcześniej nie było dowodów. Ale co śmieszniejsze, rozmawiam z takim, no, Ukraińcem, on doskonale wie i historię, ile Śląsków więcej niż my, więc o co chodzi? Tą historię nam ukryli. Ukryli, żeby po prostu dojść do tego momentu, żebyśmy tutaj już jak stado wysławnych owiec stali. Bez wyjścia. My musimy o tym mówić. Mówić na każdym kroku, gdzie jesteśmy, gdzie kogo spotykamy, bo w słowach jest siła. Nie będziemy szli na noże i rzezać, jak robili Ukraińcy w Pozostaniu i w innych sytuacjach, bo my mamy inną kulturę. My mamy inne wartości i my nie będziemy się zbliżać do innych wartości, ale jednocześnie nie damy się niszczyć, bo to my jesteśmy najważniejsi. Patrzcie, inne kraje Europy, przecież tam już nie ma tych wartości. Wszyscy patrzą w naszym kierunku. I mówi się tak, i to się czyta, i ludzie przesyłają. No, jak Polacy odpuszczą, to już Walec lekko dalej pójdzie. Boją się drastycznych posunięć, bo w państwach ościennych, bo właśnie wtedy wypalona ta iskra, która nie wiadomo kiedy, z której części kraju, ale pociągnie ze sobą wszystko. Także bądźmy nadal z tymi myślami. Nie możemy iść drogą nakreśloną przez trzecią RP, bo ona nas prowadzi na skraj przepaści, bo ona nas prowadzi do unicestwienia. Musimy ocalić. Ja, tak jak się wybieram, szukałam w tym państwie jakiejś praworządności, bo uważałam, że przez rządy PO ja zostałam oszukana w pewnych sprawach i nie podobało mi się. Uważałam, że ci, co stoją pod krzyżem, to można im zaufać. I przyszłam, ale gdzie doszłam? Po pewnym czasie, kiedy dobrze się przyjrzałam osobom i tej politykę, sposobie realizowania, przyjrzałam i zauważyłam to dużo wcześniej, że jest przekłamanie, jest dopasowywanie, jest po prostu zaszczuwanie tych, którzy są niepotrzebni albo są za dobrzy i mogą zaszkodzić. I którzy niosą ze sobą myśl uczciwą, prawości, to bardzo przeszkadza. By przyjęli w całej rozciągłości metody, jakie myśmy znali z komunizmu, inwigilacji, zaszczuwania i myślą, że tak dalej oni nas poprowadzą. No niestety, nie. My musimy mieć w sobie ten żar i musimy dzielić się tym żarem ze wszystkimi, bez względu na profesję.
musimy szukać wspólnego mianownika. Możemy później budować swoje jakieś odmienne czoła, ale w tej chwili każdy, kto czuje się Polakiem, to musi stać gotowy do boju. Boju słownego, boju aktywnego. Tak to nazywam. Dziękuję serdecznie Państwu. Dziękujemy. Brawo. Brawo. Proszę Państwa, za chwilę będziemy kończyć. Jeszcze Pani Elżbieta odczyta parę ciekawych rzeczy, legalne, rzeczywiste. Tylko wspomnę o jednym spotkaniu pana Morawieckiego w słynnej restauracji, jak Polaków nazywał i tak dalej, i tak dalej. To ten dokument też mamy i pani Ewa odczyta. Ja natomiast chciałbym powiedzieć jeszcze jedno. Jarosław Kaczyński, jest to opublikowane, gdy był młodym człowiekiem, donosił i doniósł do służb na własnego brata, aby go aresztowano, bo otrzymał tak zwaną solidarnością. To oficer ówczesnego wydziału tego... się za głowę złapał, co mówi brat na brata. No w końcu się go pozbył. Tak, innej możliwości nie ma. Teraz oddaję. A jeszcze jedno. Proszę Państwa, Trybunał Konstytucyjny uchylił wszystkie mandaty z radarów na te, które są stojące. I ci, którzy mają zabrane prawo jazdy, mogą iść do starostwa, piszą króciutki wniosek o wydanie prawo jazdy. I to jest na poziomie Trybunału Konstytucyjnego III RP. Proszę Państwa, ci, co mają zatrzymane prawo jazdy, należy się udać. Ja wiem, że starostwa mają wielki problem, bo no niestety, ale wykonują polecenia Trybunału Konstytucyjnego. Także na tyle i daję pani Elżbiecie, przeczyta wiele innych ciekawych spraw. Jelu, proszę. Ja chciałam jeszcze wspomnieć, to było na biesiadzie w restauracji Tusowej, jak Morawiecki oczywiście jest Żydem, matka jest, pochodzi z rodziny cygańskiej, natomiast ojciec jest Żyd pochodzenia izraelskiego, więc mają, nienawidzą Polaków. No i w tej restauracji powiedział, ludziom się wydawało, że zawsze będzie lepiej. Służba zdrowia będzie zawsze za darmo. Trzeba słuchać ludu, obiecać im, czego oczekują, a potem wygaszać ich oczekiwania. Mają zapierdalać za niską ryżą. Proszę, ofę pierdolnie nam tu za darmo. Będziemy zapierdalać i ją kopać. No kup, siedzą, no tylna pracy. No to wulgaryzmy jest jedna z... Godny polityka. Wydawane
właśnie taka prośba. Dlaczego na uniwersach, dlaczego na uniformach nie ma polskich flag lub barw narodowych? Dlaczego na uniformach nie ma polskich? Dlaczego nie macie legitymacji urzędników państwowych? Dlaczego funkcjonariusze policji właśnie drukowane litery wprowadzają w błąd ludzi, osoby, obywateli, kierowców i tak dalej, że ustawa o policji jest aktem prawnym, który obowiązuje wyżej wymienionych, jeśli jasno stanowi o tym, że jest jedynie zakresem obowiązku funkcjonariuszy policji. Jedynie zgoda na podleganie wyższej ofercie uruchamia maszyny proceduralne. Bez zgody na wejście w relacje występuje jedynie domniemanie w relacji. I to domniemaniem obala się właśnie dom suwerena, jest domniemanie na obalenie tej waży. Tego domniemania, którego myślicie, że człowiek jest obywatelem, osobą publiczną, no niestety tak nie jest. Brawo! Szanowni Państwo, jeszcze Piotr Turbak chciałby Państwu przekazać pewne informacje. Szanowni Państwo, także sam koncert tej manifestacji, ja chciałbym powiedzieć coś takiego, że prawy prezydent, czy prawy przywódca narodu nie potrzebuje izolować się od niego i za pośrednictwem jakichkolwiek służb odgradza się od narodu i ucieka od niego. A tylko Łajdak, to niestety będzie się izolował i tamten pan, co tam siedzi z tyłu za nami, niestety nigdy nie był, nie jest i nie będzie prawym prezydentem Rzeczypospolitej Polskiej, bo nim może być tylko Jan Zbigniew Potocki. Tak jest, szanowni Państwo. Ja powrócę ze swoim apelem. Obudźcie się Państwo. Zacznijcie patrzeć dookoła. Zobaczcie. Bardzo dużo, nawet tutaj, gdy stoimy, nie odpowiada to pewnym instytucjom. Mamy zakłócane też komisje, dostałem informacje, że wchodzą na naszą częstotliwość. Także proszę Państwa, to działa. Jesteśmy w dobrym miejscu, w dobrym momencie. Pytanie tylko jest jedno. Ile jeszcze Polacy muszą siedzieć na tym gwoździu, żeby go odczuć? Jak dużo jeszcze musi się wydarzyć? Ile jeszcze sytuacji musi być, żeby Polacy wreszcie dorośli, żeby się obudzili? Proszę Państwa, zdajecie sobie Państwo sprawę z tego, że jednak prezydent przeszkadza, nawet gwardia, nasi pułkownicy. Prezydent mówił przed chwilą na ten temat. Ja powrócę do tego tematu. Sprawy są nielegalne. One w ogóle nie powinny być. Jak można ruszać dowódców sił zbrojnych II RP? Czy zdajecie sobie Państwo z tego sprawę, o co tutaj chodzi? Każdy autobus, większy pojazd, który przejeżdża, zakłóca nam transmisję. Szanowni Państwo, więc sami widzicie, jeżeli atak jest bezpośrednio na gwardię narodową, to znaczy, że ktoś to się boi. Ja myślę, że stoi pułkownik za moimi plecami. Jestem z tego dumny. I uwierzcie mi Państwo, czuję się bezpiecznie. Dziękuję serdecznie. To jest prawdą,
co powiedział pan Jacek. Rzeczywiście dzisiaj mamy inny problem, ponieważ sądy przerzucają papiery z jednego do drugiego, bo nikt tej sprawy nie chce brać. Ale to się tak dzieje. Tak się dzieje. Ja już nie powiem o skatowaniu tych oficerów. Byli katowani bardzo mocno. Są indukcje przerażające. Jeden nie przyjechał, ponieważ po tych wszystkich sprawach wylądował dzisiaj w szpitalu. Życzymy mu szybkiego powrotu do zdrowia. Takie fałszerstwa, jakie są w Polsce, nie było nawet za komunizmu. Proszę państwa, są i będą jeszcze większe. Tajne porozumienia, jakie zostały podpisane tutaj i jeszcze gdzieś indziej, mówią za siebie. Za siebie mówią i to jest problem, bo my Polacy gęśmi nie jesteśmy. Mowę i język swoją mamy. Trzeba wrócić do historii, prawdziwej historii państwa polskiego i narodu polskiego. Naród polski jest walecznym narodem. Ja wiem, jeszcze raz powtórzę, w tej chwili według szacunku około 20 tysięcy Polaków szykuje się do wojny, ale do tego doprowadza rząd. Właściwie nie rząd III RP. Oni chcą tego przelewu, polskiej krwi. Zobaczcie państwo, tak jak już powiedziałem, getto warszawskie obchodzi 80. rocznicę. Ale zauważcie, że to na wniosek właśnie Żydów warszawskich oni się zwrócili do władz SS-pańskich, aby oddzielić ich od Polaków. Sami budowali getto. Polacy pomagali. Oni stworzyli getta dla siebie sami. Stworzyli. I taka jest prawda. Taka jest prawda. Niestety woli. Woli ta prawda. Prawdy się nie da oszukać. Na to są dowody i materiały. To jest głośna sprawa. Proszę państwa, to jest coś okropnego, co się dzieje w Polsce. Musimy zmienić to wszystko. Nie może być dalej tak, jak jest do tej pory. Nie może. Naród polski stać z kolan i zrobi to, co zrobi. Także chcę powiedzieć państwu, tak, pani Elżbieta, przeczyta wam państwo parę ciekawych, które są legalną prawdą. Wielu proszę. Chciałam jeszcze to powiedzieć, bo jak wiemy, zaczynamy się problemy od jakiegoś czasu z względami sądzicznego. Nie chcę dawać problemy z wydawaniem sądzicznego. Jak zauważyliśmy w Urzędzie Stanu Cywilnego, jeżeli poprosimy o wgląd do aktu dotyczącego rejestru, to tam zapisach jest inny numer. Dokumenty są przekazywane do archiwum.
28 czerwca i 12 lipca wziął pan udział w nielegalnych i sprzecznych z konstytucją wyborach prezydenckich w Polsce.
jest na prawnikiem konstytucyjnym i z wykształcenia. Nielegalne i sprzeczne z ustawą zasadniczą. Zatem Państwu przypomnę, na czym polega artykuł 128 Konstytucji, który mówi, że wybory prezydenta Rzeczpospolitej zarządza marszałek Sejmu na dzień przypadający nie wcześniej niż na 100 dni i nie później niż na 75 dni przed upływem kadencji panującego prezydenta. 23 maja. Ktoś powiedział to samo 29 kwietnia. Złamaniem podstawowego przepisu konstytucyjnego w tym zakresie, czyli artykułu 128 ustęp 2. Kto powiedział te słowa? Panie Duda, ja nie powiedziałem tych słów. Te słowa powiedział pan. Artykuł 128 ustęp 2 odsyłam do lektury konstytucji. Proszę sięgnąć, spojrzeć. Mówi o tym, że wybory prezydenckie muszą zostać zarządzone przez marszałka Sejmu w okresie między 100 a 75 miesięcy przed zakończeniem kadencji prezydenta Rzeczypospolitej. W tym roku wygląda to pomiędzy 23 a 23 maja. Okres, w którym te wybory zgodnie z konstytucją powinny się odbyć, czy też przewiduje konstytucja, muszą się odbyć pomiędzy 3 a 23 maja. I to jest ten konstytucyjny podstawowy czas. Każde inne zarządzenie wyborów byłoby złamaniem podstawowego przepisu konstytucyjnego w tym zakresie. Ten fragment pana wypowiedzi z 29 kwietnia. Świadomie złamał pan prawo. W nielegalnych i sprzecznych z konstytucją wyborach 20 czerwca. Nie jest pan prezydentem, jest pan uzurpatorem, jest pan przestępcą. Po drugie, przed wyborami prezydenckimi 2020 w sposób zamierzony, zaplanowany, ingerował pan w wybory prezydenckie w Polsce. Zapewnić sobie 5 lat wygodnych fotelu na następną kadencję, na siebie. 2 lata przed wyborami prezydenckimi w stanie posłusznych panu sędziów do Sądu Najwyższego w nowo utworzenie tego celu tzw. Izby Kontroli Spraw Publicznych. By rozstrzygali oni procedury. Mogę coś powiedzieć?